Witam Państwa serdecznie. Otwieram posiedzenie członków Komisji Budżetu, Finansów i Rekomendowanego Komisji Antyspołecznych. Przedstawię proponowany porządek obrad. Otwarcie posiedzenia. Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Punkt 3. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy na dzierżawę lokalu imienia komunalnego położonego w Kurowie. Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kurów na rok 2020. Punkt 6. Zaopiniowanie ceny skutku żyta przyjmowane jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020. Punkt 7. Zaopiniowanie ceny drewna tarczacznego będącego podstawą do obliczenia wysokości podatku leśnego na rok 2020. Punkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020. Punkt 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019-2038. Punkt 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019. Punkt 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania ich rozmiaru zniżek. Punkt 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. I punkt 13. Sprawy bieżące. Stwierdzam, że na 15 radnych, wybranych radnych, jest obecnych 14 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych opinii. Przechodzimy do realizacji punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy na dzierżawę lokalu imienia komunalnego położonego w Kurowie. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy zawarcia kolejnej umowy na kolejne 3 lata umowy najmu lokalu komunalnego położonego przy ulicy Kielińskiego. Chodzi tu o lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, jakoś sklep spożywczy, spółki Astore, spółka jawna, Jacek Łopatek i Krystyna Łopatek. Umowa, przedsiębiorcy są dzierżawcami, najemcami tego lokalu od 2005 roku. Obecnie czynsz miesięczny wynosi 2080 zł. Powierzchnia tego lokalu wynosi 108 metrów, 14 cm. Nie ma problemów z opłacaniem czynszów przez najemców. Tu tylko ulegnie zmianie z uwagi na sugestie pana mecenasa. Tytuł uchwały kolejnej umowy najmu, nie dzierżawy, tylko najmu lokalu komunalnego. I tak państwo będziecie mieć projekt. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Może tylko zdanie powiem, żeby się państwo mieli wiedzę. Jeżeli chodzi o zasób lokalowy gminy, państwo go znają w sprawozdaniu przy budżecie gminy. Gmina nie planuje na chwilę obecną zagospodarowania tego lokalu w innym celu publicznym. No, musimy wziąć pod uwagę, że dzierżawa przedmiotowego lokalu nie koliduje z innymi, z wykorzystaniem tego budynku. No i czynsz z najmu stanowi dochód zasilający budżet gminy Kurów. Na dzień dzisiejszy możecie państwo przychylić się do tego wniosku, jeżeli będzie sytuacja, że gminie będzie potrzebny lokal do wykonania jakichś zadań publicznych, celu publicznego czy kultury. Umowa jest tak skonstruowana, że można tę umowę z okresem wypowiedzenia
wymówić. Więc tyle woli wyjaśnień. Na dzień dzisiejszy składam deklarację, że nie ma potrzeby. Jak będą jakieś koncepcje klub seniora, spółdzielnia na razie ma lokal, są jeszcze inne świetlice w sołectwie, żeby można było to zagospodarować. Na razie dziękuję. Dziękuję. Mogę zapytać, czy to jest sztandarowo 3 miesiące okresu wypowiedzenia, czy jakiś inny? Znaczy to jest kwestia już umowna, prawda? Więc myślę, że będziemy z Państwem zawierając umowę negocjować, no bo to też pewne skutki dla nich i finansowe, i lokalowe, i techniczne. Nie, ja rozumiem, Panie Wójcie, mi chodzi o to, żeby po prostu, no nie był to okres krótszy niż 3 miesiące, no bo to się mija z celem, i z kolei nie dłuższy niż 6 miesięcy, bo to też się mija z celem. No poza tym, no, żeby nie było jakichś kar umownych za odstąpienie od umowy, czy coś, oczywiście z naszej strony, no znaczy, skoro jest powiedziane, że okres wypowiedzenia, no więc jeżeli jedna strona powie, przykładowo ustali się 4 miesiące okresu wypowiedzenia, no to wtedy strona wypowiada 1 listopada, to znaczy, że bez żadnych kosztów ta druga strona 1 marca opuszcza lokal. I odwrotnie, tamta strona wypowiada, bo to jest najważniejsze, że tamta strona wypowiada lokal, to przez 4 miesiące płaci, niezależnie od tego, czy zajmuje, czy nie zajmuje. Ale to może być w trakcie tylko umowy. Oczywiście. Tak. No, bo wiadomo, że po 3 latach umowa automatycznie wygasza. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy na dzierżawę lokalu mienia komunalnego położonego w Turowie został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Proszę prosić. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kłów na rok 2020. Proszę Panią. Ja przeczytam stawki. Przeczytam stawki zaproponowane przez Pana Wójta, przez Urząd Gminy. Są to stawki przy wzroście podwójnej inflacji. Przygotowano po uwzględnieniu obwieszczenia ministra finansów z 24 lipca 2019 roku w sprawie głównych granic stawek dochodów, podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. Tak proponuje się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości. Z gruntu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 95 groszy za metr kwadratowy powierzchni. Tu powiem, że w ubiegłych latach mieliśmy różnicowanie stawki gruntów tak zwanych biedronkowych, jak my to nazywaliśmy, i pod kopalniami. Teraz proponujemy stawkę jednakową. Pod wodami powierzchniowymi. Tutaj dodam, że to, żeby też było uczciwie wszystko, to nie jest wzrost, może tak, co do zasady była podwójna inflacja Państwu zaproponowana. W niektórych przypadkach jest to, są odstępstwa i o tych odstępstwach będziemy Państwu informować i będziecie mogli sobie też z materiałów wywnioskować, w których miejscach jest ta różnica. Jeżeli chodzi o grunty pod pozostałą działalnością gospodarczą, to jest 12 groszy różnicy na metrze kwadratowym, co nie stanowi podwójnej inflacji. Taka jest propozycja, żeby powrócić do tego, co było kiedyś, czyli do jednolitej stawki, jeżeli chodzi o metr kwadratowy pod pozostałą działalnością gospodarczą. Tutaj macie Państwo w przypadku pierwszej pozycji było 93, jest 95, a pozostałej 83 na 95, żeby było też, żebyście nie czuli się Państwo, że powiedzieliśmy o podwójnej inflacji, czuli się przez nas szukali. Pani sekretarz, kolejne, ja będę w razie czego do uzupełnienia. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi
pod jeziorami, zbiornikami sztucznymi 4,80 i tu zawsze była stawka maksymalna, bo u nas taki grunt. I to można ją nazwać stawką martwą, tak. Gdyż osób prawnych podstawa opodatkowania to jest 0, a osoby fizyczne to jest 1400 metrów kwadratowych na całą gminę, więc to jest rząd 6000 złotych podatków w skali całego budżetu, więc my to nazywamy tak zwaną stawką martwą, nie mającą wielkiego wpływu na budżet gminy. Zawsze była stawka maksymalna. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, 40 groszy za metr kwadratowy powierzchni. Tak jest i w tamtym roku była kwota 37 groszy z metra kwadratowego. Stawka maksymalna w 2019 roku była 49 groszy. W tym roku stawka maksymalna to 50 groszy. My proponujemy 40 groszy, czyli o 3 grosze wzrost w stosunku do roku 2019 na metrze kwadratowym. Skutki tego podwyższenia to jest kwota 6753 zł, tak plus minus, bez groszy. I następną mamy stawkę, tak jak Pan określił, stawkę martwą, niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji 3,15. Tu też przyjmujemy zawsze stawkę maksymalną, bo u nas takie grunty nie występują. I nie ma żadnej deklaracji na kolejna pozycja to są podatki od budynków lub ich części, tak, od mieszkalnych 75 groszy za metr powierzchni użytkowej. 72 grosze. 72, przepraszam. 72 grosze i wygląda sytuacja, w 2019 roku mieliśmy 70 groszy. Stawka maksymalna w 2019 roku 79 groszy, była obniżona o 9 groszy. W tym roku jest stawka maksymalna 80 groszy. Podnieśliśmy o 2 grosze, obniżyliśmy w takim w rozrachunku ogólnym o 8 groszy w porównaniu do stawek maksymalnych na przyszły rok. Propozycja 72 groszy. Następna pozycja to budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,90 zł za metr powierzchni użytkowej. W 2019 roku mieliśmy Państwo 23,47, co stanowiło stawkę maksymalną. I w tym roku stawka maksymalna jest określona na 23,90. Taką też Państwu proponujemy. Jest to wzrost o 43 grosze na metrze kwadratowym. Czyli o inflację, tak? Tak. Następnie budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18. Tu też nigdy nie była obniżana ta stawka. Stawka jest maksymalna i mamy tylko jednego podatnika od tego 150 metrów ma podstawę opodatkowania. To jest kwota wzrostu o 30 zł dla tego jednego podatnika w skali. Następne budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 i to już jest również stawka maksymalna. Podobnie jak w poprzednim roku stawka maksymalna. Tych podatników mamy niewiele. Jest to kwota wymiaru podatku około 5600 zł. Wzrost dla podatników to będzie kwota około 110 zł, tak zaokrąglenie. I pozycja pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 6 zł 35 groszy za metr kwadratowy powierzchni. I tutaj mamy taką sytuację, że w 2019 roku stawka ta była 6,24. Stawka maksymalna 7,9 zł była w 2009 roku obniżona przez Państwa, przez radnych gminy Kurów. W tym roku stawka, na przyszły rok stawka maksymalna wynosi 8,05 zł i propozycja w stosunku do poprzedniego roku o podniesienie o inflację, czyli obniżenie de facto z 8,05 zł na kwotę 6,35 zł za metr kwadratowy. Skutkuje to dla budżetu kwotą rzędu skutki podwyżki 3000,
a skutki obniżki, czyli obniżenia od 8 zł do 6,35 kwotą 47 tysięcy złotych dla naprowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz przez organizację pożytku publicznego. Proponuje się również podatek od budowli, też również maksymalnie wzorem lat ubiegłych 2% od ich wartości. Dziękuję bardzo. To jeszcze tylko dla woli wyjaśnienia. Nasze propozycje powodują skutki takie, że skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków to są 86 549,24 zł, a skutki podwyższenia podatków to jest 82 774,85 zł. Co do zasady to była inflacja, w niektórych przypadkach podwójna inflacja. Macie Państwo to przedstawione w dokumentach, które dostaliście na dzisiejszą komisję i na posiedzenie Rady Gminy. To jest punkt wyjściowy. Państwo, tutaj Pan Przewodniczący za chwilę otworzy dyskusję. Jeżeli byśmy pozostawili stawki bez podniesienia inflacji, skutkiem by było dla budżetu gminy około 170 tysięcy obniżenie potencjalnych dochodów podatkowych dla budżetu. Stanowisko urzędu, stanowisko wójta jest takie, żeby przynajmniej siła nabywcza tego pieniądza, pieniądze, które mamy, była na podobnym poziomie z roku poprzedniego. To jeżeli są pytania, to chętnie na nie odpowiemy. Ja mam pytanie, w którym punkcie mieszczą się place pod działalność gospodarczą, czyli na przykład mechanik samochodowy ma parking, pod przyjmowane samochody i ma to przyjęte do działalności, albo skład budowlany, to w którym miejscu to się mieści? 1A. Prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty pod, były tylko nieruchomości, budynki, nie słyszałem. Ale... Grunty pod pozostałą działalnością gospodarczą. Tak, to wynika z deklaracji, którą składa podatnik. Jako zajmuje pod powierzchnię, pod działalność gospodarczą. Dziękuję. Dziękuję. Czy otwieram dyskusję? Proszę bardzo. Jeśli można, bo... Ale to tak, no, ponieważ ktoś mógłby pomyśleć, że jakoś może być to niekorzystne. Natomiast tu rzeczywiście te tematy podatków są tematami zawsze trudnymi tematami. Z jednej strony padają argumenty, no dobrze, ten podatek rolny, no zaraz ktoś powie, chłopie, to paczka papierosów, nie. No, ale to trudno tak przyjąć, prawda? No, z drugiej strony, no tak jak pan wójt mówi, jest to no zawsze jakiś wyłomek do budżetu, który jest. No, raczej ta logika tego wzrastania z inflacją wydaje się dobra, bo no z kolei no, nie można jakby poluzowywać w sensie, no bo później coraz gorzej będzie, prawda? To będzie się tak jakby rozszerzać ta krzywa i coraz gorzej będzie, więc no jak to mówią, płacz, ale płać, prawda? Chociaż no jak mówię tu, natomiast tu jeśli chodzi o te podatki od nieruchomości, to rzeczywiście prosiłbym o takie, bo tu te punkty to jest takie troszkę zamazane, przepraszam, że jakoś tak mi się chaotycznie mówi, ale bo tu mam jakiś punkt, jakieś stawy, jakieś coś tam, no, które są w ogóle nieznaczące. Tu jest praktycznie 1A, czyli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i tu pan wójt powiedział, że nastąpiło ujednolicenie tych stawek. Jakby można było prosić o wyjaśnienie, jak to dokładnie do tej pory było, jak ten podział był no, przeprowadzany. Dobrze, podział wyglądał w ten sposób. Chodzi o grunty pod działalnością gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i spożywczo-przemysłowymi o powierzchni powyżej 400 m kwadratowych. I tutaj jeszcze i dotyczy kopalni, tak? I druga była grunty pod pozostałą działalnością gospodarczą. W tamtym roku różnica między pierwszą stawką a drugą stawką była 10 groszy, 93 grosze i 83 grosze. A w tym roku została podana propozycja, oczywiście propozycja, bo Państwo będziecie nad tym procedować,
ujednolicenia na kwotę 95 groszy. I skutkuje to dla osób prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą, to jest wzrost o 22 tysiące, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 18 619,56 zł, czyli łącznie ta podwyżka o 12 groszy skutkuje kwotą około 40 300 zł. Czyli teraz stawka jednakowa będzie dotyczyć przypuśćmy Biedronki i Żabki małej jakiejś i wielkopowierzchniowego sklepu, tak? Różnica, tak, to będzie 12 groszy porównując do poprzedniego roku na metrze kwadratowym. Więc pytanie, jak to zobrazować przykładowo, no, kto jaką ma powierzchnię działalności, grunty pod pozostałą działalnością gospodarczą, nie? Którą wykorzystuje. No, panie wójcie, bo ja ostatnio po tych właśnie sklepach, co pani jest i co Stal ma i tam innych rozmawiałem i chodziłem i mówią, że tamte roku oni mieli drastyczne podwyżki, że ich to trochę strzeliło po kieszeni i teraz jak podniesiemy tę podwójną inflację, no to już ten pan, co ma opakowania, już rezygnuje. Tu już słyszałem takie, że jeżeli będzie podwyżka, to znowu już będą zmniejszać te ilości metrażowe, żeby jak najmniej ściskać się, żeby nie rozszerzać tej działalności. No mi się wydaje, że lepiej podnieść, no już jak pan podnieść to o to jedną inflację, ale żeby ci ludzie nie uciekali, bo jak... Szanowni Państwo, nam... to jest tylko propozycja wójta i urzędu, prawda? Państwo mają po to przedstawione, żeby nad tym dyskutować, wypracować dla gminy, jako Rada Gminy, najlepsze rozwiązanie, bo Państwo z jedną ręką musicie dbać o tym, żeby ci przedsiębiorcy byli tak, jak Pan tłumaczy, a drugą ręką też wiedzieć, że budżet się składa z finansów i realizacja inwestycji, czy szkolnictwa, czy utrzymanie też kosztuje, więc ja naprawdę nie upieram się przed tym, żeby Państwa wolę... przedsiębiorcy uciekać, to jeszcze więcej stracimy. Przecież tam roku była 10% inflacja. Widzi pan, teraz na przykład... przedstawicielami tych przedsiębiorców, no i niestety dużym obciążeniem było w tamtym roku. 30%, to było bardzo 30-17%, no jak znowu podwyższymy, no to ludzie naprawdę zaczną nam uciekać i wtedy nie skorzystamy. Teraz Końsko Wola obniżyła podatek transportowy bardzo dużo. Po to, żeby ściągać, lepiej mieć 4 samochody, znaczy 20 samochodów przykładowo po 1000 zł, jak mieć 4 po 2000, nie? Bo wtedy mamy tej pieniędzy więcej. Tak samo i tu. Jak ludzie zaczną zamykać działalność gospodarczą, to nie dość, że będą miejsca pracy tracone, ludzie tak, i gmina też nic nie zyska. No to trzeba podejść jakoś to logicznie. No już jak oni ewentualnie się godzą na ten jedną inflację. No to mówię, znaczy, państwa, Rada Gminy Państwa głos oczywiście bierze pod uwagę, tylko Rada Gminy po to jest, żeby ten podatek uchwalić jak najbardziej, czy głos przedsiębiorców w ramach opinii, nie w ramach uzgodnienia, w ramach opinii może wziąć pod uwagę, prawda? My mamy też obowiązek dbać o to, żeby ta gmina się rozwijała. To nie jest powód tego, żeby Państwa czegokolwiek uciemiężać. To jest punkt wyjścia do dyskusji, do tego, żeby Rada Gminy wypracowała jakąś stawkę. Jeżeli Rada Gminy uchwali, że ta stawka ma być zróżnicowana i ma być podniesiona tylko porównaniu do roku na przykład o jedną inflację czy dwie inflacje i to przegłosuje, to my będziemy musieli tą uchwałę realizować jako organ wykonawczy. I to no jest tak, wtedy, my musimy też, załóżmy, zmieniać sytuację prognozy budżetowej i to tak wygląda, więc naprawdę to nie jest tak, że my chcemy w tym momencie się z Państwem tutaj przekomarzać na tym posiedzeniu, ja tylko rozmawiać i dyskutować, nie? Ja Państwo macie swoje argumenty, które przemawiają i Pan Przewodniczący, jeżeli trzeba, udzieli głosu, wysłucha, Państwo wysłuchają i zaproponujecie stawkę i wspólnie tutaj Rada, Komisja Budżetowa w składzie całej Rady podejmie decyzję. Tak samo jak było przy podatku od gruntowego, rolnego, prawda? Również Państwo radni zaproponowali, przegłosowali, wypracowaliśmy jakąś stawkę i tutaj też jesteśmy po to, żeby pracować. Jest zupełnie inny próg. Może radni się wypowiedzą, ale biorąc w uwagę
przedstawicie. Proszę bardzo. Ja dużo mówię do młodszy, wspierać młodość. A ja bym chciał się jeszcze zapytać, czym gmina kierowała się ujednolicając ten podatek od kopalni i tych działalności powyżej 400 metrów z tymi mniejszymi i jakoś to, jak moralnie tam do tego tak się ustosunkowywała? Znaczy no może tak, trudno mówić o moralności w tym, że trzeba dbać o budżet gminy, prawda? To jest pierwsza rzecz. Państwo będą podnosić rękę za tym, żeby ten budżet się spiął i żeby kredyty, które są zaciągnięte, były spłacane i będziecie też przychodzić z wnioskami, żeby cokolwiek w naszej gminie było realizowane. Przyjdziecie z drogą, przyjdziecie z chodnikiem, ze świetlicą i nie pytacie się wójta, skąd on ma na to wziąć pieniądze na tej zasadzie. Więc naprawdę, ja dlatego mówię, musimy znaleźć naprawdę złoty środek, żeby przynajmniej te pieniądze nie traciły na wartości, jeżeli chodzi o inflację. Ale pamiętajcie, że wszystko będzie rosło. Zobaczcie, sami będziecie za chwilę podnosić rękę za uchwałami dotyczącymi oświaty, które zostały wymuszone na przykład zmianą kodeksu pracy. Kolejne dodatkowe rzeczy. I może być taki moment kiedyś przy konstruowaniu budżetu, że nagle dochody bieżące zaczną, będziemy konsumować na wydatki bieżące i to już będzie ta sytuacja podbramkowa. Więc na pewno to, że było skokowe w tamtym roku, jak najbardziej to jest fakt, ale przez lata nie ta stawka, trzeba też patrzeć, że była dla państwa jakimś bodźcem, który był obniżony od stawki górnej, więc to był jakiś ten dobry plus od rady, od gminy, od wszystkich, którzy za tym głosowali. Więc nie można traktować tego, że my podatki podwyższamy. Zazwyczaj jest to taka sytuacja, że te podatki są mieszkańcom od tych górnych stawek obniżane. Więc naprawdę to jest państwa dyskusja, państwa sugestia. My się do tego jakby podporządkujemy. Może jakaś wypadła propozycja, którą przegłosujecie. No, rozumiem, że moja propozycja, jeżeli Rada nie będzie chciała, to ją za chwilę odrzuci. Jeżeli twierdzi, że to padnie propozycja podwójnej inflacji i przegłosuje, no to państwo będą po prostu musieli to podwójną inflację, żadną inflację zrobić. Tak, ale ja to bym jeszcze chciał tutaj zapytać się pani skarbnik, czy dałoby się to policzyć, gdybyśmy zostali przy tym podziale zeszłorocznym tych podatków i mniejszym przedsiębiorstwom podnieśli no to 40... inflację, a dużym, tak jak w zeszłym roku... No to jest rząd 40 tysięcy. Z kolei wyjaśnić, z czego to też wynikła ta likwidacja różnicowania, ponieważ do tej pory deklaracje, informacje podatkowe opracowywane były na podstawie uchwały Rady Gminy. Rada decydowała, jak ten druk uchwały deklaracji ma wyglądać. Natomiast teraz zostały ujednolicone przez ministra finansów i już tego różnicowania nie ma. Także wówczas też radni, że tak powiem, narzekaliśmy, że nasze deklaracje zawierają 4 strony, teraz deklaracja ministerstwa zawiera 14. Czyli Rada nie jest w mocy, żeby przywrócić zeszłoroczny podział. Znaczy nie. Podział tylko dróg jest inny, co sprawi po prostu sytuacja taka, że pewnie pracownicy będą musieli jakoś to jeszcze inaczej rozpatrywać. No, ale to jest jakby nasz problem jest, to nie jest problem dla państwa, tak? Proszę. To znaczy, wiecie państwo, to co pan Stasiak, kolega Stasiak proponuje, właśnie to takie powrót do tego rozdziału, tak jak było w ubiegłym roku i teraz, wydaje mi się logiczny. No rozumiem jakąś uciążliwość dla urzędników. Ale to tym się pan nie kieruje, bo to jest nasze zadanie. Zaskoczony, bo początkowo, tak jak część z nas, zrozumiałem, że nie możemy jako Rada zróżnicować, no i się zajęło. No, kopalniacy i każdy musi to samo, prawda? Natomiast fajnie, że tak jest, że można zróżnicować, więc ja tu na odwrocie mamy, na tych wyjaśnieniach macie państwo podane z ubiegłego roku stawki. Gdzie było 83 grosze. Tak, gdzie z tym, że tu są, zwróćmy uwagę, że kto płacił maksa, czyli sklepy spożywcze o powierzchni powyżej 400 metrów, zwracam uwagę, spożywcze, czyli praktycznie u nas tylko Biedronka, tak? Natomiast
i z kopalinami naturalnymi, czyli de facto kopalnie piachu. I to było wtedy na maksymalną stawkę, w ubiegłym roku była ta stawka 93 groszy, tak? Rozumiem. Natomiast pozostali, prowadzenie działalności gospodarczej było 83 grosze. I teraz moje pytanie jest następujące. Ile w tym roku jest stawka maksymalna? Rozumiem, że 95 groszy. Jest 95 jedna stawka dla wszystkich. 95. Znaczy, urząd podaje zawsze maksymalną dla wszystkich. My mogliśmy to rozróżnić tak jak było w poprzednim roku i zostawić 95 w tej pozycji. Inflacja, przepraszam, jest 1,8, tak, już mówił? Tak, tak. No więc jak znam dobrze matematykę, to żeby zachować te proporcje tego wzrostu, czyli tu 0,93 na 0,95, już przechodzę do konkretnej propozycji, że rozbijamy ten pierwszy punkt na dwa podpunkty i punkt pierwszy A pozostaje taki, że jest 95 groszy, natomiast punkt drugi jest tylko do rozważenia B, gdzie jest obecnie 83 grosze. Więc 83 grosze razy 1,8, znaczy nie razy, w sensie plus tak 1,8, więc niech ktoś weźmie kalkulator. No to my mamy 84... 8,449, no 8,45. No. O 2 grosze na rok. Wzrost o 2 grosze w zaokrągleniu. Jakbyśmy zaokrąglali. Tak? Tak. Ale nie, dokładnie proszę powiedzieć. No to jest 0,84494. A, 8,4. Podatki muszą być uchwalane co do grosza. Nie może być już części grosza. No nie może, tylko my... Do drugiego przecinku. No dobra, czyli nie wiem, jak Państwo by się wypowiedzieli, gdyby tą stawką było 0,85. No, jeszcze do przyjęcia. Dobrze. No dobrze. Jak na drugi rok będzie ten wskaźnik, że będzie ciutnie. Szanowni Państwo, ja też chciałem zwrócić wszystkim radnym uwagę, że przyjdzie taki moment, to też żebyście mieli świadomość tego, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, że kopalnie też się kiedyś pokończą. To nie jest tak, że to jest stały dochód z kopalni. Ja tylko mówię ogólnie, tylko znaczy, że przyjdzie taki moment. Ja bym powiedział tak, jesteśmy w delikatnym temacie obrad i ja rozumiem pana wójta i w pewien sposób pochwalam, że pan chce zwiększyć przychodzi, znaczy jeśli te osoby zostanie tak jak jest, to będzie to wpływ rzędu 7 tysięcy. A jeśli byśmy złączyli te stawki i przyjęli maksymalną tą 0,95 dla wszystkich, tak, byłoby 18 600, czyli 11 tak. Znaczy, Państwa decyzja po prostu. Otrzymuję ten wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może to jest daleko idący wniosek Pana Radnego. Ale to czy Pani widziała jedną, to powiedzmy o jedną inflację, czy... O jedną. O te 2 grosze. Ale przypodzielamy, to tak, będzie mniej dla górnej stawki powyżej 400 metrów, ta górna stawka. Tak. Górna stawka zostaje dla tych powyżej 400 metrów i kopalniarzy, byłby kwota podwyżki skutkowałaby wpływem do budżetu 9,9 przy tych 2 groszach. Nie może wziąć więcej niż 95 przy tej pierwszej.
Tak, ale to jest też 9%. Dajcie mi kalkulator. No to dlaczego? Pani mówi, że jest podwyżka od 9%, ja nie mówię. Nie, to pan wójt mówi, że, niektóry, że tak średnio i tak dalej. No, no, przepraszam, radny się jakoś znika. Niech mi pani jest zapytać. Jest taka sytuacja. To jest podwyżka o 2%? Nie, nie, powolutku. O jedną. Propozycja była zrobienia jednej stawki dla wszystkich. Padła propozycja, dobrze, padła propozycja, żeby rozdzielić, powrócić do tego, co było, na dwie stawki. Czyli stawka dla kopalniarzy i Biedronki zostaje maksymalna i tego nie, państwo nie chcą zmieniać, tak to wywnioskowałem, a stawka dla wszystkich pozostałych jest podniesiona z roku 2019 roku o inflację, czyli spowodowało to wzrost o 2 grosze na metrze kwadratowym. My się zgadzamy. Super, tylko się rada przegłosuje. Właśnie, czekam na swój głos, czekam cierpliwie. W tamtym roku zapytaliśmy. Proszę się wypowiedzieć. Mogę? Tak. No właśnie tutaj pan radny też bardzo fajny projekt przedstawił, że może właśnie wyciągnąć rękę do tych jednak przedsiębiorców, zostało ich naprawdę niewielu. I rzeczywiście ich objąć tym podniesieniem podatku o jedną inflację, a jeśli no nie wiem, rada tak zadecyduje, no to można o te dwie próbować, ale nas zostawić w spokoju. Bo od nas te wpływy są naprawdę znaczące. I ta jedna inflacja jest do przyjęcia, jak najbardziej. Podniesienie podatku o jedną. Proszę państwa, bo jest taka zasada, że się głosuje wniosek najdalej idący. W tej chwili wnioskiem najdalej idącym, na który wszyscy przystają, w sensie zainteresowane osoby, jest ten mój wniosek, czyli 95 groszy i 85 groszy i zróżnicowanie stawki. I proponuję to podać, jeżeli tego nie przegłosujemy, no dalej wchodzić w dyskusję. Jeżeli nie, no to... Dobrze, tak jest. Dziękuję. Teraz jeszcze budynek. Czyli zamykamy dyskusję, przystępujemy do głosowania. Przegłosujemy najpierw propozycję tu radnego pana Woźniaka. Z zróżnicowaniem stawek. Może ja bym jeszcze zawęził. Przepraszam panie przewodniczący, proszę. Chodzi mi o to, że to jest jakby częściowe głosowanie dotyczące całej paragrafie pierwszym. To nie znaczy, że już przyjmujemy całość, bo później całość będziemy podzielić. 85 groszy. O tak, tylko... tak. Tylko punkt 1a rozpatrujemy. W paragrafie pierwszym. To jedna inflacja, tak? Tak. Czy przystępujemy do głosowania? Kto jest za zmianą w paragrafie pierwszym w punkcie 1a z propozycją pana Woźniaka z różnicowaniem stawek? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Czyli teraz możemy przejść do głosowania nad całym punktem. Ale jeszcze budynki. Nie, tak, tak. Bo jeszcze to jest ten właśnie punkt pierwszy. Natomiast przejdźmy do dyskusji nad następnymi zagadnieniami. Znaczy ja to może wejdę tak słowo, bo tu pan Wojtek wymienił tą panią, która prowadzi tą działalność i o tym metrażu i tak dalej. Ja jeszcze przypominam panie na poprzedniej kadencji, że jeżeli my zgodzimy się jako rada na tę wieloletnią umowę, która pozwoli tej pani prowadzić tą działalność w spokoju na te 10 lat i ewentualnie z tego ona nam to w postaci przeniesienia tej swojej działalności tu do naszej miejscowości, no na razie takich kroków z tego nie poczyniła. To ta pani nie poczyniła, a my nie jesteśmy jakoś tak. Z tą panią rozmawiać, jak poprzednio dzieli mnie. Nie, niech ona tu ściąga, przecież ja z nią nie będę rozmawiać, że nie tego. Nie, 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 no bo ona zgadza się w jej imieniu, tak jakby, nie, że ona... Nie, nie, ja przepraszam, nie w jej imieniu, tylko w imieniu. Nie, 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 pan w imieniu tą osobę. Tak, rozmawiam z tą panią, też rozmawiać, to też... Zgadza się, ale ja... Z panią tym, co ma opakowanie, to rezygnuję, też rozmawiam i też już...
on kończy działalność i będzie budynek pusty, to wyjeba. Ale to jest też ja, proszę, dla mnie to jest też kwestia innej składniki, że sam wynajem, sama opłata podatku, to nie jest tylko cały składnik tego wydarzenia, utrzymania tego. W tej gminy nie jest i do tego. To są inne składniki, jak wynagrodzenia, najwyższa krajowa, która rośnie. To nie jest tak, że tylko nasz gminny podatek. Dobrze, dobrze. Pan Wojtek powiedział, nie ma podstawy prawnej, żeby kogokolwiek zmusić do prowadzenia działalności. To są umowy dżentelmeńskie. To tylko tyle. Jeżeli chodzi o... Mogę ja zabrać głos? Przepraszam, że tak powiem, ale chcę zwrócić uwagę, że głosujemy punkty podatek na rok 2020, a te zagadnienia, które teraz zaczynają być bardzo emocjonujące, nijak tego dotyczą, w tym sensie formalnym. Przepraszam, że to słowo nijak, no nie dotyczy. Także może wymieniliśmy jakieś poglądy i przechodźmy dalej. Ja tylko chciałem odnieść się, bo drugi punkt, budynki od działalności gospodarczej. Mamy kwotę 23,47, a i w tym roku była 23,47 i była maksymalna. Na przyszły rok jest proponowana 23,90 i jest maksymalna i stanowi to już podwyżkę o inflację. O jedno. Jeżeli państwo postawią teraz inną stawkę, to ona będzie mniejsza niż inflacja od poprzedniego roku, na co macie, do czego macie prawo również takie coś zrobić. Tylko to jest państwa dyskusja i państwa decyzja. Te 43 grosze, które jest podniesione z 23,47 na 23,90, 43 grosze stanowi poziom inflacji z metra kwadratowego. To tylko woli wyjaśnienie. Pan Wójt teraz, przepraszam, taki wyjaśnienie. Pan Wójt mówi o tym punkcie drugim w tej chwili. I o punkt, znaczy przeczytajmy cały, mieszkalny. 0,72 grosze. To mieszkalne są podniesione o inflację i są obniżone od maksymalnej stawki z 80 groszy na 72. Okej. Okay. Punkt B. 23,90 są maksymalne, ustalone zgodnie z stawkami maksymalnymi na 2020 rok, 23,90. I teraz w tym roku było 23,47, co stanowiło maksymalną stawkę i różnica między 23,90 a 23,47 stanowi 43 grosze, co stanowi wzrost o inflację, jedną inflację. A jaki to przyniesie zysk dla gminy? Dla osób prawnych 7366,35 zł i to stanowi inflację. I 9601,53 zł osoby fizyczne stanowi inflację, ta wartość. A tak, bo to wygodniej jest nam rozmawiać o stawkach maksymalnych w widełkach, ale może jeszcze posługiwalibyśmy się od do, jakie są minimalne stawki. Nie mam. A to od razu. Nie ulegają zmiany minimalne? Nie ma minimalnych, są minimalne, nie ma gminy. Odnosimy się do stawek z tamtego roku. Nasz. Tylko, że stawki w tamtym roku były podatne. Widełki zeszłoroczne, bo tak. Kiedyś były zmienione, tylko że one nie były podnoszone. Moja propozycja jest taka, ponieważ no ja mam nadzieję, że no bo to w tej chwili no to już sami państwo rozumiecie, no jak to sąsiad mówi, każdy grosz się liczy, ale no to już zwiększenie o te 0,43 zł, czyli o tam 43 grosze, no nie jest jakimś takim wielkim tym. W związku z tym, że przed chwilą komisja przegłosowała, że pozostaniemy przy tych 85 groszach, no więc może na ten rok, nazwijmy na razie, już nie wnikajmy. To w zależności od tego, jaka będzie sytuacja w przyszłym roku, a chcę powiedzieć, że teraz kadencja Rady jest 5-letnia, w związku z tym jeszcze 3 razy będziemy ustalać, uchwalać podatek. No po prostu zapraszamy dobrze, i powrócimy. Spotkamy się w pół roku. Dziękuję. Spotkamy się bardzo. Dalej możemy przegłosować. Czyli jeszcze któryś z tych podpunktów kolejnych omawianych, tak? Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś wątpliwości? Czy jeszcze raz może jakieś punkty powtórzyć, żebyście państwo mieli wszystko jasne? Najistotniejsze są omówione, więc możemy przystąpić do głosowania, tak? Tak. Nie wiem. A jeszcze, bo proszę bardzo. Ten punkt w punkcie drugim, punkt D.
przepraszam, ale dobrze, że D się powiedział, bo to też chciałem podkreślić, że jeśli dobrze zrozumiałem, to na prowadzenie działalności leczniczej, czyli wydawałoby się no naprawdę potrzebnego elementu w społeczności, też jest stawka maksymalna, 4,87, jeśli dobrze zrozumiałem, tak, panie skarbnik? Tak. No, to też na marginesie, że... Tak, po prostu, no, tak na marginesie, ja ale to ja powiedziałem, panie Janie, że to skutkuje dla tych podatników wzrostem 100 zł. Ja tylko mówię, że to już bazujemy na stawkach maksymalnych, w tym sensie. Tak jest. I punkt E właśnie, bo tak nie za bardzo zrozumiałem. Budynki pozostałe do prowadzenia odpłatnej statowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. I tu mamy stawkę obniżono z 8 zł i 5 groszy na 6,35 proponowaną, co stanowi wzrost do tego roku, co mamy, o 10 groszy. Skutkuje to kwotą około 3000 dla budżetu gmin KUR-ów, a wpływy są wymiar podatku przy stawce obecnej, to jest rzędu 173 tysięcy złotych, a podnosimy o 3000 złotych więcej. Ale to, przepraszam, to jakby ktoś mi tak powiedział, jakie to konkretnie... Naprowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Pozostałe w tym, żeby było jasne. W tym zajęte. Pozostałe budynki, czyli te budynki, które nie są objęte. W tym również, o tak można czytać. No dobrze, bo ja mówię, Jezu, co my tak z organizacji tej pożytku tyle nie. Tysięcy. A to po prostu jeszcze budowy. GPZ-y na przykład, kanalizacja, wodociągi. Nie, to są duże pieniądze, jeśli pamiętam. To jest linie przesyłowe, które... No to mamy maksymalną przez naszą, to są właśnie niestety tak. 2%. Tak. Budowy. To tak jak żartowałem, że jak powstanie ten GPZ w tej części, którą negocjujemy za 8 milionów, to mamy wpływ do budżetu 160 tysięcy rocznie podatku. Nie? No dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, czyli żeby nie przedłużać, rozumiem to, że tu są te garaże i jest to tylko wzrost o tak zwaną inflację i tyle. Dziękuję bardzo. I szczerze, tak, to jest o inflację, żeby było tak, jasne, tak, żeby tak, nie było sytuacji tak. Jakichś wątpliwych. Chcę zapytać, to na przykład Nikolaj też to płaci za to, że nie będzie budowla? To już o pani sekretarz może odpowiedzieć. Panie, ja, bo to jest, nie byliśmy. Znaczy, niektóre budowle tak, a są zwolnione ustawowo. To jest ustawowo zwolnione. Na pewno. To, przykro mi, jeśli nie znam tej ustawy tak do cechy, ale na pewno są pani rzeczy zwolnione. Okej, proponuję głosować, tak? Dyskusję. Bardzo fajnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy KUR-ów na rok 2020 wraz z uwzględnionymi zmianami. Tak będzie? Tak. Normalnie? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy KUR-ów na rok 2020. Ustawą do naliczenia podatku rolnego za 2020 rok jest średnia cena skupu użyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku podatkowego ogłoszona przez prezesa GUS komunikatem z dnia 18 października 2019 roku i wynosi 58,46 zł za kwintal. I taka propozycja wysunięta jest przez pana wójta i przez urząd gminy jaka propozycja wyjściowa do negocjacji z państwem radnych. I tak, przy tej stawce ceny żyta dla gruntów rolnych, czyli dla gospodarstw rolnych
podatek będzie wynosił 146 zł 15 groszy za hektar przeliczeniowy, dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego 292 zł 30 groszy. Na poprzedniej komisji rolnictwa zaproponowano kwotę również do dyskusji 55 zł, co daje 137 zł 50 groszy za hektar przeliczeniowy i 275 zł za hektar fizyczny. I takie kwoty na komisji rolnictwa zostały przegłosowane. Dziękuję, otwieram dyskusję. Z Państwa radnych. Nie widzę. Dobrze. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem proponowanej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok ze stawką proponowaną przez gminę, czyli 58,46. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki w górę. Może nie powinno być komisji, innej komisji? Można? Proszę bardzo. Bo troszkę za wcześnie przyszedłem i była komisja rolna. I wydaje mi się, że chyba powinno być przedstawione stanowisko komisji rolnej. Dokładnie. Przepraszam, zapędziłem się. Proszę o przedstawienie komisji rolnej. Stanowisko komisji rolnej za odrzuceniem proponowanej tej stawki przez gminy. A proponowana stawka i zaopiniowana działa za 55 obok podwójnej inflacji. Czyli wzrost o 10 zł. O podwójną inflację o 2 zł. Tak, i tam już można. Będziemy podnieść podwójną inflację, a rolnie podnieść podwójną inflację. Dziękuję. Przewodniczącemu komisji otwieram dyskusję. Właśnie jak. Szanowni Państwo, możemy pójść o inflację i pozostać Pan. Na pewno poprze mnie, że zostanie to na tym samym poziomie, co jest, tak? Więc. Szanowni Państwo, jednym podnosimy podatku jedną inflację, innym o dwie inflacje. Jest to moim zdaniem jakieś takie dzielenie społeczeństwa niepotrzebne. Chciałem panu przewodniczącemu powiedzieć, że ten wniosek był przygotowany na komisji rolnej, prawda? Tak. To bądźmy szczerzy, to nie jest jakby niczyja jakby propozycja. Natomiast już ściślając, jeśli tak już się w deka bawimy, to te akurat dwa grosze to jest więcej niż jedna inflacja, bo to jest gdzieś 1,3, prawda? W związku z tym, jeżeli już mielibyśmy tak być super dokładni, no to ponieważ znam temat z komisji tej, więc trzeba by zrobić 54,50 za cenę. Kwintala żyta i wtedy byłoby naprawdę bardzo równo, że tak powiem. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, proszę, żeby mnie pani skarbnik sprostowała albo wyjaśniła, bo tu naprawdę mówimy, ja powtórzę to państwu, to co mówiłem, no rozumiem wójta, jesteśmy radą, przecież to jest jakby odwrotnie, no przecież nie będziemy jakby jakoś się totalnie zachowywać, no bo wtedy byśmy do konsensu doszli, prawda? Więc zachowajmy po prostu taki parytet i naprawdę mówię w tej chwili, a jeszcze to co chciałem powiedzieć, że tu o ten 1% ceny skupu kwintala żyta jest około 20 tysięcy w skali gminy, tak jak pani radna, tak, skarbnik mówi. Także to też nie zbawi gminy, to nie są, nie,
ja rozumiem no, te potrzeby takie, ale żeby to jakby łagodzić i żebyśmy już nie wnikali, proponuję 24,50 jako nierolny. 54,50. Nie o 2 złote, tylko o złote 50. O złote 50, tak, tak. Czyli skutkiem byłoby 30 tysięcy wpływu do budżetu. Tak jest. To podatek będzie wynosił przy takiej cenie żyta 136,25 zł dla rolników, a 272,50 zł dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego. No bo jednakowo trzeba zrobić jak dla rolników, jak i co płacą z metra wtedy, do hektara, bo jednakowy procent podniesienia stawki. Tak, bo coś wyschło, bo coś tam susza, tak? Ci tam, nie wiem, śledzi, czy goście, nie wiem, mają fajnie, no bo też ich nie interesuje, tak? Oni mają inaczej, mi inaczej. Przecież, że 53 gdyby? Tu też, jeśli można, bo to są ważne tematy i zauważcie Państwo, no już jesteśmy w takich granicach podatków, że no, podchodzimy pod te maksymalne stawki, prawie wszędzie. W związku z tym maksymalna stawka rolnicza jest w tej chwili 58 zł kwintala, prawda? Właśnie, tu jeden kolega mi bardzo, Grzegorz Wyjaka, no w każdym razie ten Grzegorz Kruchniak wytłumaczył, że jest taki paradoks, ponieważ jest zły rok, cena żyta wzrasta, więc wtedy rolnik ma jeszcze większy podatek na przyszły rok. I teraz, więc, ale to chciałbym wyjaśnić, że już ta cena, te 50, moja ta propozycja 54,50, no już jest tak przy tym limicie 54, bo to, czyli no musimy, no bo po to, żeby gmina funkcjonowała i no niestety my nie możemy się to porównywać do gmin miejskich, które mają mnóstwo podatków z różnych działalności tych i tak dalej, jesteśmy w niekorzystnej sytuacji, no dlatego dostajemy też to janosikowe, tak, ale to już nie chcę rozszerzać tematu. W każdym razie tak dla wszystkich mieszkańców, jak to mówią, patrząc w oczy, robimy bardzo sprawiedliwie w tym roku. W porównaniu do tamtego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze bym chciał na ten temat powiedzieć, jak tu kolega wspomniał. GUS nam ustala ceny tutaj. Tylko skupy przyjmują po całkiem innej cenie i my nie mamy wpływu, bo on sobie ustali taką cenę za, ja od ciebie kupuję za taką cenę, chcesz, to sprzedajesz, nie to nie. Na dzisiejszy dzień między ceną maksymalną, jaką podał GUS, a realną, jaką przyjmuje, jest 18 zł. 18 zł. 40 zł jest w skupie plus VAT, no? Tak. A tu mamy 58. No. No ale nie my to ustalamy, więc my... My tutaj mamy wpływ teraz, tak? Ale my możemy wpływ teraz, a nie co ogólnie. Tylko to się z drugiej strony zdarzy, proszę Państwa, bo my tutaj rozmawiamy o podnoszeniu podatków. Budżet wiadomo, mamy jakieś ambicje. Chcemy budować hale, chcemy budować stale, chcemy budować drogi. Chcemy budować boiska. Jeżeli rozmawiamy o podatkach, no zaczyna się problem, tak? Bo za dużo podnosimy, bo to do rządu, ja się pytam, za co my chcemy te inwestycje wykonywać wszystkie. Jeżeli idziemy do Biedronki dzisiaj, płacimy tam, nie wiem, 4 zł za olej, wczoraj był po 3,50 i nikt nie dyskutuje przy kasie. Po nowym roku pójdziemy, też zapłacimy. Tak, też nie będzie. Zapłacimy 6 zł za olej. Za wszystko zapłacimy. Ważne, że jeżeli jest rozmowa, bo tam na metrze kwadratowym jakieś 12 groszy, no to dla mnie to jest ten szacunkiem, o czym my dyskutujemy. O czym my dyskutujemy? 120 zł to jest 12 zł za 100 metrów. To jest, nie ma paczki papierosów. Znaczy, szanowni Państwo, w moim przypadku na przykład jest to w podatku 20 zł na rok, czyli 5 zł na kwartał przy moim gospodarstwie, tak? No. Czyli 5 zł na kwartał podzielić na miesiące, no to naprawdę to...
rolnik, bo tak właśnie... Rolnik musi wyprodukować to i sam zadbać, żeby za jakąś cenę sprzedać. No to jak uważacie, że nie to jest wszystko... Nie ma pewności, czy wyprodukuje nawet. Panie Wojtku, to nie chodzi o to, że to jest pikuś, tylko po prostu, żeby spróbować realnie. Rozmawialiśmy o tych salach, o inwestycjach. Realnie nie, o sam nie, nie tam jakieś tam... Dobrze, proszę panie radny Wojtku. Kilku milionowe, tylko na ziemi równy to realnie... Proszę państwa, więc ja rozumiem i jeszcze raz wracam do sytuacji, ponieważ jeszcze mamy sporo punktów do omawiania, żebyśmy no, przegłosowane, żeby to było, tak jak podkreśla Komisja Rolna i Leśna, nawet przy podziale głosów tam 5-3, jeśli pamiętam, przyjęła te, bo było takie wahanie między czy 55, czy 54, no więc proponuję pośrednią propozycję, bo ta komisja nawet przegłosowała 55, żeby teraz było 54-50. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym się wypowiedzieć. Co komisja rolna głosowała, że na wyszło 54, to, a było podane propozycja dwie inflacje i z tego, co pan Jan zaproponował, to wtedy wychodzi dwie inflacje, 54-50, a jak wyszło 55, to przekracza te dwie inflacje. Nie. Pani skarbnik może wytłumaczy, bo ja 55 zł to byłoby dwie inflacje, a 54-50 to by było tak półtorej inflacji, troszkę ponad. I pan Jan się kierował tym, że tam też jest półtorej o te grosze i tak o samo zaproponował dla rolników, nie? Żeby było jasne, jak będzie o inflacji, dlatego tutaj rozmawiam z panią sobie skarbnik między nami, żeby nie się nie poczuli, nie się oszukali, że jest o inflację 54-50, bo to nie jest inflacja, tylko to jest prawie półtorej inflacji, tak jak było w przypadku przedsiębiorców. Ale to jest państwa decyzja, padł wniosek pana Jana i... Przepraszam, panie pójdzie. Proszę. Proszę, jaki był cena skupu żyta w ubiegłym roku? 54,36 było w ubiegłym roku. My mieliśmy 53. A było 53, czyli była tylko różnica 1,5 zł. W tej chwili jest ustalone 58,46 zł. My przyjmujemy 54,50, więc robimy 3,50 mniej od maksa. No, bo po prostu paradoksalnie cena skupu żyta... O 4 zł mniej, bo jest 58,46. A, przepraszam, o 4 zł, czyli jeszcze więcej, jakby niżej, prawda? Bo w tej chwili państwo zdecydowało, że ten maksymalną skupę, cenę skupu żyta ustalają aż na... No to było na tej inflacji, to by było 20 inflacji, prawda? No przepraszam, 20, no 10 inflacji, prawda? W związku z tym, ja rozumiem, już tu mówiliśmy, że to są hipotetyczne wyliczenia i tak dalej, ale znowu, żeby nie tracić jakby takiej równowagi, pozostaje 1,5 inflacji, tam było 1,5 inflacji, tutaj. Jeżeli chodzi o podniesienie podatków, jeżeli gmina chce inwestować, coś robić, to my w ogóle powinniśmy dyskutować, moim zdaniem, jeżeli mówimy o podnoszeniu podatków. Wszystkie podatki, moim zdaniem, powinny być, jeżeli chodzi o inflację, na automatu jakby podniesiona, a dyskusja to powinna być powyżej tego, tej inflacji. Jeżeli my nie podnosimy podatków, inflacja jest większa, to o czym rozmawiamy? Co z tego my będziemy na bieżące jakieś wydatki, inwestycje brali pieniądze? Przecież nie ma to nie zleci, nie spadnie. Można? Proszę bardzo. Ja przepraszam, że zapytam pana przewodniczącego, to jaka jest pana propozycja tego podatku rolnego? Bo z jednej strony... No, ja noszę, pan odpowiada na pytanie, że żeby nie dzielić, żeby to nie było, my to dzielimy jednym.
dwie inflacje, jedna. Ale nie konkretnie jaka jest. Ja może odpowiem, żeby nie dzielić. To propozycja pana Jana jest tą propozycją, żeby nie dzielić, bo jest prawie dla wszystkich jednakowo. Tak jest, to odpowiedź, dla jasności, tak? 54. Jak będzie 55, no to już troszeczkę jest... Znaczy ja pozwolę sobie, nie wiem, czy pan Grzegorz zaraz ze mną nie zacznie przekamaszać, ale tak widzę takie głosy. Podnośmy podatki, ale dlaczego ten rolny jest taki duży? No bo innego głosu nie widzę. Może jeszcze, bo pani skarbnik mi dobrze podpowiada, żebyście mieli jeszcze jedno kryterium, że państwu obniżyliśmy od maksymalnego, a tutaj maksymalny jeszcze jest inne kryterium, bo my się porównujemy do tego, co z poziomu poprzedniego roku, ale nie porównujemy od maksymalnej stawki, jakie ponosimy różnice w tym, że obniżamy te podatki. To tylko woli wyjaśnienia. Uważam, że wniosek pana Jana padł. Jeżeli jest inny wniosek, no to może paść i wtedy pan przewodniczący będzie głosował. 54,50, tak? Tak. Przewodniczący, dobrze. Ja tylko powiem, że jeszcze tylko powiem tak woli wyjaśnienia dla panu Wojtkowi odpowiem na pytania. Chodzi o górnolotne inwestycje. Wystarczy kilometr chodnika dwumetrowego, to jest rząd 400 tysięcy złotych. Kilometr chodnika, kilometr drogi pięciometrowej, no to tak, ja już mówię tą niższą stawkę, to jest 600 tysięcy. To są takie kwoty realne. Ja uważam, że te kwoty po Nowym Roku będą realnymi kwotami, które każda gmina będzie musiała zapłacić. Sportowej o remoncie tych szatni. Później miała być mała hala, tam zobaczy coś. Teraz będzie hala sportowa koło 5, tak? Nie wiem. No to widzi pan, my tu rozważamy 20, 30. Ale są dotacje jeszcze na to. A wydajemy, zaczęliśmy od miliona, a kończymy na 5. No ale sala gimnastyczna w szkole, w zespole placówek oświatowych również kosztuje 2 miliony. No, ale powiem tak, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, będziemy robić i to. Jeżeli to nie będzie, to i u nas też nie będzie. To nic się nie mówi. No może powolutku ale, próbujmy ale realizować to, co mamy, tak? Że my myślimy o kwotach 8, tam 9 milionów wydatków, a tutaj siedzimy 2 godziny, dyskutujemy, czy 20 tysięcy, czy tego, i tu 20 tysięcy, czy 30 tysięcy. Co to nas bawi przy inwestycji 5 milionów? Coś tam wpadnie. A udział gminy 13,5 milionów jest? Proszę bardzo, panie. Jeszcze, proszę państwa, wchodzimy w jakieś dyskusje ekonomiczne, bo ja bym chciał to powiedzieć, że to nie tylko, to pani skarbnik może bardziej powiedzieć, czy wójt, to jakie my mamy podatki, to nie jest tylko to, co wpływa. Od tego zależy jakby inne rzeczy, które gmina jakby no ma przeliczane i tak dalej. Także paradoksalnie im niższe podatki dla gminy, tym gorzej w takim, przynajmniej ja tak rozumiem. Także to wiele czynników, jakby tracimy punkty paradoksalne, są logiczne trochę, no bo skoro państwo mówi, no dobra, to oni jak takie niskie podatki, to znaczy, że dobrze im jest, prawda? No i dlatego po prostu ja naprawdę radzę na razie zrobić to status quo w tej chwili. Dziękuję bardzo. Czyli tą propozycję pana Jana z tą półtora inflacja? 54,50. Czyli najpierw tą propozycję przegłosujemy z komisji. Nie, to jest tą drugą. Przystępujemy do głosowania na zaopiniowaniem ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 w kwocie 54,50. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że propozycja ceny skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 w kwocie 54,50 została pozytywnie zaopiniowana. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Zaopiniowanie ceny drewna tartacznego będącego podstawą do obliczenia wysokości podatku leśnego na rok 2020.
Proszę o przedstawienie panią. Cena drewna tarczanego obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2019 roku ogłoszona komunikatem prezesa GUS z 18 października 2019 roku wynosi 194,24 zł. Kwota ta jest podstawą do wyliczenia podatku leśnego za 2020 rok. Wówczas podatek leśny za hektar fizyczny lasu wynosi 0,22 m sześcienne ceny drewna tarczanego. I będzie stanowiło 42,73 zł. Taką stawkę wzorem lat ubiegłych, stawkę maksymalną zgodnie z komunikatem prezesa GUS proponuje się przyjąć jako cena, jako podatek rolny, podatek leśny w gminie Kłów. Dziękuję. Otwieram dyskusję. To jest co dyskutować? Nie ma co dyskutować. Naprawdę? Panie radny. Dziękuję, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Opinia. Opinia jest pozytywna. A przepraszam. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pozytywnie stosowała się do tego. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem przedstawionej ceny drewna tarczanego jako podstawa do obliczenia podatku leśnego. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że cena drewna tarczanego będąca podstawą do obliczenia wysokości podatku leśnego na rok 2020 w wysokości 194,24 zł za 1 metr sześcienny została pozytywnie zaopiniowana. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od transportowych na rok 2020. Ale ja transport, ja tylko powiem transport, żebyście Państwo wiedzieli, propozycja jest o inflacji. O podwójną inflację. Podwójną inflację. O 3,6% macie Państwo zaproponowaną stawkę podniesienia podatku transportowego i to jest punkt wyjścia do dyskusji dla Państwa. Oczywiście po dyskusji nad wcześniejszymi podatkami nasza rola jest tak burzliwa, żebyście podjęli decyzję. Otwieram dyskusję, proszę. To ja wnioskowałbym za obniżeniem tej podwójnej inflacji, tak jak z tamtymi podatkami do 1,5. I to już według mnie jest jak tak spory wzrost, podług na przykład tego, co się teraz właśnie dzieje w ościennej gminie, że tam obniżyli drastycznie podatki ponad 7-krotnie na niektóre pojazdy. I jeszcze mam takie tutaj pytanie, czy istnieje taka możliwość dla rolników, istnieje możliwość wyrejestrowania czasowego pojazdu ciężarowego, a czy jest taka możliwość, żeby złożyć wniosek o zwrot podatku na czas wyrejestrowania pojazdu, tak jak jest to, ma miejsce z ubezpieczeniem? Jak samochód użytkujemy 3 miesiące w roku, to za 3 miesiące jest tak jakby ubezpieczenie. Czasowe rejestrowanie nie wstrzymuje do płacenia podatku. Nie ma, pani sekretarz w podatkach pracowała, więc udzieli odpowiedzi, tak? My jesteśmy chyba nieładni. Zwolnienie nie może być zwolnienia. Może być rozpatrywane umorzenie, ale to... Ale nie zwolnienie. Tak. Można w ogóle pojazd zarejestrować? Nie. Tak. Nie można. Nie? Ciężarowy pojazd, przedsiębiorca i rolnik może czasowo zarejestrować. Może, pani skarbnik. Może tak, może czasowo wyrejestrować w starostwie i z taką decyzją przyjść tutaj, że na 2 miesiące nie użytkuje tego ciężarowego samochodu i wtedy no, nie płaci podatku. Za te 2 miesiące? Tak. Tak. Czyli jak samochód użytkuje 3 miesiące w roku, to za to tylko pozostałe miesiące, 3 miesiące podatku nie płaci. Na podstawie decyzji starostwa. A podatek opłacany jest jednorazowo na rok, czy... Nie, dwukrotnie, tak. W lutym na podstawie deklaracji, tak. Czyli potem rozumiem, że tak jakby zwrot podatku. Jakby było na wpłatę. Może ustalmy, żeby nie było sytuacji takich, bo
potraktujemy to jako pytanie i odpowiemy na to pytanie jako interpelację na sesji. Wtedy będziemy mieli odpowiedź od osoby, która zajmuje się, bo już godzina 15 jest podatkiem od środków transportu i udzielimy konkretnej, ostatecznej informacji, żeby było jasne. Żeby teraz w tym momencie nie prowadzić Państwa w jakikolwiek błąd i niezrozumienia, dobrze? To potraktujemy jako interpelację i wtedy odpowiemy, dobrze? To ja ogólnie podtrzymuję wniosek o półtorej... Z tą propozycją o półtorej. Może ja jeszcze powiem, że w naszej gminie jest 41 właścicieli plus 3 niepłacących. Posiadają 181 takich pojazdów. I nasza propozycja 3,6% wzrostu, czyli o podwójną inflację, to skutkowałaby kwotą 12 tysięcy wpływu do budżetu. To by było połowę. Bo pan radny się odniósł tu do sąsiedniej gminy Kąskowola, która obniżyła, tylko tam jeszcze była taka uwaga pani sołtys z Krzochowa. To teraz wyremontuje te drogi po ściągnięciu tych dodatkowych środków transportu do tej stawki minimalnej, owszem, jak najbardziej przyciągnie, tylko ona, proste pytanie, kto z jakich funduszy naprawi te drogi, które będą zniszczone podczas tego, że te środki transportu tam dodatkowo będą Krzochowa, panie radny, chwileczkę, pan Wojtek. Proszę. Tiry, te z Kruszywem, co waży 40 ton. Po tych naszych drogach właśnie Woziów i Cieniu. I przez to nie są, też nie płacą nas podatku, tylko skośpili. I co, i trzeba ich zatrzymywać i mówić, żeby się rzucali na drogi? Raczej do nas jest ściągnąć. Uważam, że te drogi się rozpadają. No to właśnie, żeby ich do nas ściągnąć mniejszym podatkiem, to chociażby było tyle korzyści, że oni by płacili u nas i by te nasze drogi niszczyły. Ale oni i tak po naszych drogach jeżdżą, a nic z tego my nie mamy. To nie jest tak prosto ściągnąć, bo to trzeba mieć siedzibę na terenie gminy, być zameldowanym, jeżeli chodzi o osoby fizyczne i prowadzić działalność gospodarczą. To nie jest takie proste. Proszę bardzo, panie radny. Proszę państwa, no wydaje mi się, że tak. Szkoda się zajmować tym, co się dzieje w Kąskowoli, bo no, ta gmina zrobiła jakieś, nie wiem, ale to jest droga, czym się kierują, jakiś eksperyment, no ale to jest ich sprawa, bo po prostu no, dziwię się temu, ale mówimy, bardzo trudno będzie teraz z powrotem, jeśli się okaże, że... Odkręcić tą sytuację. Wiąże z pewnymi konsekwencjami na marginesie. No też mi się wydaje, że to takie moje skromne zdanie, że no ponieważ państwo powiedzieli 2%, więc no jakoś tak śmiesznie wyszło, że te 1,5% tak zaczyna być takie popularne, więc no to by było do rozważenia, czy nie opracować, żeby to było 1,5%. A czy już jest taki wniosek tu? Dobrze. Także, a natomiast jest ten temat tego jeżdżenia, no co spotkanie, co jest to jeżdżenie. Ja siedzę naprzeciwko pana przewodniczącego i bym proponował może 3 sesje, żeby może jakieś, nie wiem, no zaprosić kogoś z policji, bo wiecie, to ja, no jak to będę trochę tak filozofował, znam życie, nie? No i tak, jedzie, to Józek, a to Józka znam, to nie powsiocze, nie? A to, o Jezu, zniszczył drogę, nie? I no albo robimy jakieś sensowne zasady i naprawdę nie wiem, właśnie ja bym się chciał dowiedzieć, właśnie żeby panowie z policji wyjaśnili, jakie to mogą być mandaty, co można, bo na przykład jaki to filozofia z ukrycia czpyknąć zdjęcie. Przecież zdjęcie jest do rozważenia od razu. Jest jakaś ta linia, czy coś, nie można przestępstwa pokazywać, z tego co wiem. Czy na tej podstawie można już, oczywiście zachowując anonimowość tego donosiciela, znaczy złe słowo donosiciela, właściwego obywatela, który informatora, prawda, o przestępstwie, no bo nie łudźmy się, to tak samo jak nie wiem. Ale to nie ważne, bo tak to trzeba remontować. Oczywiście. To jest, że zgadzam się, tylko że panie radny, jeżeli tak jak kolega mówi, jest droga 3-metrówka,
gdzie tam jakieś tam podkładziny, 20 centymetrów beton. I dwa razy przejedzie taki 40-tonowy, to ale wystarczy, że dwa razy. On tak tą drogę zniszczy, ale słuchajcie, jeżeli raz taki ktoś dostanie jakiś maksymalny mandat, no nie ma innej możliwości. No przecież nie zrobimy tu, nie wiem, 300 policjantów, żeby to jakby opanować, prawda? Ale my nie mamy, naszym zdaniem, nie jest uczyć policję, jak ma działać. Naszym zadaniem jest opracować pomysł, jak te drogi nam prawdzie, że to zostały już wypalone, prawda? Zniszczone przez przestrzeń. Ale też dobrze, pan radny mówi, że też trzeba, no, coś robić. No, Tak. Słucham, że mam naprawdę nie pójdzie. Ale to wiem, że nie pójdzie, no, ale trzeba zrobić jakiś stan zerowy. Na ten, że nie ruchu się zmieści. Jakby wydaje się, że będę się upierał. No na przykład nie wiem, widzimy, że ktoś tam kogoś bije na przystanku, nie? No to kurczę, no to trzeba dzwonić po policję. Jest to jakiś taki normalny odruch, nie? Tu jeśli goś, no znowu sobie przejechał, prawda? No musimy mieć to wyczucie, ale z drugiej strony wiadomo, że nikt taki pojedynczy nie odważy się, bo tak jak ten odbiór społeczny, że jeszcze byśmy podeszli i bronili tego napadniętego, to jeszcze tam nam inni pomogą, tak przy tej sytuacji będzie żaden, no bo o, jakiś się uwziął i tak dalej. No także naprawdę musimy. Ja zgadzam się, że te drogi na remonty muszą być i tu nie ma sprzeczności między nami. Natomiast no musimy na maksa nie to, zresztą tak zaczepiam trochę o temat ulicy Głowackiego i Dworskiej, gdzie to jest coś podobnego, ale to już w każdym razie wracając do konkretu, bo też odszedłem od tematu. Moja propozycja jest, żeby to rozpracować na 1,5% inflacji. Proszę bardzo. Jeżeli się niego zatrzymuje, jedzie z kruszywem, to waży 40 ton. Mówię, proszę pana, widzi pan znak 10 ton, no widzę. Ja to powiem, zaczął pan jest. Pan rozumie, nie wiem, czy się będzie zacieszył, co pan wóziutko tego to ja. Nie, proszę pana, to jest droga gmina. Wóziutka, my jak chodę drogę naprawi, jak pan to zniszczy. No gmina. Dobra, on podstawał prawie. Proszę pana, my 10 lat walczyliśmy o tą drogę. I mamy dopiero świeży asfalt i pan uważa, że po 2 latach, jak pan to zniszczy, to gmina nam poprawi. Jak gmina ma jeszcze 10 dróg czy 20 innych do w ogóle do zrobienia, no to znaczy coś tam się stać, jak tego. Ja mówię, zgłaszam na policję, zgłaszę pan mnie, jeszcze mam, pan powiedział, jeszcze mam jakieś zezwolenie czy coś, czy tego mówię panie, jak to panu da zezwolenie, żeby jeździć po drodze gminnej, to tego. Komu weźmiemy pieniądze na drogi, tak jak na przykład jest moja ulica, na którym asfalt został położony 10 lat temu, tam nie jeżdżą ciężarówki, nie jest obciążona, jeżdżą zwykłe cywilne samochody, a i tak jest zniszczony, jej się należy naprawa. Nie weźmiemy tych, bo te pieniądze wywalimy po prostu na remont dróg, gdzie są obciążone przez ciężarówki. Jest kupę ulic takich w Kurowie, w okolicach, gdzie, rozumiem, w okolice, gdzie po prostu te drogi wymagają. Naprawdę, u mnie jest już ta droga przez zwykłe cywilne. Dobrze, szanowni państwo, ja tylko dwa zdania. Ale odniosę się do zdania pana Wojtka i do pana Pawła. Tylko na szybkości. Bardzo ubolewam nad tym i uczę wszystkich mieszkańców na każdym zebraniu wiejskim, że gmina to jest wspólnota, to jesteśmy my. Jak gmina zapłaci, to znaczy my wszyscy zapłacimy z tych podatków, które państwo uchwalają. Pokutuje taki pogląd, że gmina to jest ten budynek i tutaj ten człowiek, który tu siedzi, to on tymi pieniędzmi zarządza jak chce. Nie, gmina to jesteśmy my, to jest wspólnota, można sobie tam ze słownika przeczytać, kto się na to gminę składa. Gmina to jest wspólnota mieszkańców, którzy płacą podatki i z tych podatków jest to opłacane. To woli wyjaśnienia, więc pokutowanie, że gmina musi zapłacić, to jak ktoś mi mówi, no to tak samo, jak i ty byś płacił, bo ze swoich podatków. Tak jest, tylko że to jest pokutuje, on nie rozumie, że to, on się też na to składa właśnie jako mieszkaniec, jak jeżeli to był mieszkaniec na to. Ja tylko mówię, no nie, a od tego już abstrahuję. Ale do pana Pawła wypowiedzi. Szanowni Państwo, próbuję spiąć do kupy taki raport dla Państwa na temat w ogóle potrzeb, co mieszkańcy potrzebują. I Szanowni Państwo, my będziemy musieli czekać na niektóre rzeczy 60 lat może, żeby to zrealizować, bo my mamy tylko i wyłącznie kilka
milionów, nawet tak nie kilka nawet, bardzo drobno tych pieniędzy na inwestycje, mimo tego, że ktoś operuje kwotą 40 milionów budżetu, gdzie przepływają tylko pieniądze na 500+, na szkolnictwo, na oświatę, na zasiłki rodzinne i generują duży budżet, a tak naprawdę my po spłacie kredytów inwestycje, które są dla mieszkańców, będziemy mieli może 1,5 miliona na inwestycje w przyszłym budżecie, gdzie i tak budżet będzie deficytowy. To tylko woli wyjaśnienia, żebyście wiedzieli, że naprawdę długo będzie trzeba czekać, jeżeli nie będziemy robić jakiś... Żebyśmy się nie cofali, bo nie było sytuacji, że jest pomysł, że zostanie za 10 lat, ale żeby po prostu nie byli na tyle ubezpieczeni, że to się przeciąga do 20 lat. Czyli jest plan 10-letni, zrobimy go w 10 lat. Czyli cięcie podatków powoduje to, że się cofamy. Przynajmniej inflacja nam powoduje to, że jesteśmy w tym samym punkcie. Ja bym proponował, żeby pani skarbnik to później na spokojnie, na sesję sobie wyliczyła to nasze obniżenie i tak dalej, jakie to są kwestie budżetowe później, o ile uszczuplamy swój budżet i o ile uszczuplamy subwencję, którą dostajemy z budżetu państwa. Żebyśmy mieli odzwierciedlenie, o ile mniej możemy sobie w głowach zaplanować i Na tyle, na ile to jest możliwe. Dobrze, to powolutku, na tyle, ile jest możliwe, to będziemy to wszystko próbowali realizować. Dobrze, żeby kończyć. Odpowiem jeszcze na pytanie pana Jacka, bo się dowiedziałam w międzyczasie, że troszkę to uległo zmianie, więc jest możliwość wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy prawo drogowe od 2 miesięcy do 24 z przedłużeniem do 48 miesięcy i wtedy się nie płaci podatku drogowego. Czyli tak jakby podatek opłacony, potem jest zwrócony. Tak, podatek. Z tym, że muszą zgłosić do starosty i tak jak pani skarbnik mówiła, decyzję. Minimum 2 miesiące. Tak, minimum 2 miesiące do 24, a później drugi raz trzeba wnioskować do 48. I zwrot podatku nie odbywa się z urzędu, tylko zawsze na wniosek podatnika. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 1,5% inflacji. Taką propozycję złożył pan radny Stasiak. Kto jest za taką propozycję? Ale zaraz, bo tu było podwójną inflację, a teraz 1,5% czy 1,5 tej inflacji? Tak jak wszystkie te podatki. Źle się może wyraziło, więc... Czyli procentowo można powiedzieć, że to jest... 2,7%. O 2,7%. Proszę bardzo. Bo przepraszam, bo wyszedłem. Czy były określone maksymalne stawki przy tych omawianych? Są maksymalne. One są, podejrzewam, dużo, dużo większe. Tak? Tak. Przeczytać? No tak w przybliżeniu, o ile procent? Podejrzewam, że to jest to może 60% więcej. Dobrze, to tak, ja powiem to, co proponowaliśmy, 3,6. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie proponowaliśmy 708, to przy stawce 3,6 podwyżki, a maksymalna jest 847,70. Mhm. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie. Propozycja 3,6 to była 1068 zł, podwyżka do roku poprzedniego to jest 30, do tego roku 36 zł, a maksymalna stawka to jest 1414 zł i 15 groszy. No to im większy, tym będzie większe to rozbieżność. Tak jest. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, takich pojazdów, właśnie powiedziałem, ile mamy pojazdów, mamy 9, 3,6% skutkowało podwyżką o 43 zł w skali roku i dawało kwotę 1296 proponowaną. I to jest stawka, a maksymalna stawka wynosiła 1696,97 zł. Tych pojazdów ostatnich mamy 9, wcześniejszych od 5,5 do 9, 6 i powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 2. Od ciągnika siodłowego... Nie, to już dziękuję, bo to już wiemy mniej więcej. Ja tylko jeszcze można... Autobusy. Proszę bardzo. Autobusów mamy jeszcze, więc mogę powiedzieć. Po prostu w mojej ocenie podatek od środków transportu to nie jest taki podatek, który możemy tak iść na maksa w te górne wartości, ponieważ my nie jesteśmy, jak będą nas niestety, atrakcyjną gminą, jeśli chodzi o posiadanie
samochodów, prawda? Bo wiadomo, że jakieś, gdzie duże miasta, duże budowy gdzieś, no to są takie centra, gdzie oni mogą sobie podchodzić pod te górne stawki, bo wiadomo, że ci przedsiębiorcy będą tam te swoje infrastruktury zakładać i tak dalej. Także jeszcze raz mówię do rozważenia, bo tu padła ta propozycja ze strony urzędu 2%, dwukrotną inflację. Możemy najpierw przegłosować to, możemy przegłosować, nawet nie wiedziałem, że to samo powiedziałem, co pan Stasiak, 1,5%, to już do dowolności pana przewodniczącego. 2,7%, 1,5 inflacji. Przepraszam, 1,5 inflacji. Ja osobiście, ponieważ no, jestem przecież jawnie, moja propozycja jest taka, żeby to było 1,5%. 1,5% inflacji. Inflacji. Tak jest. Inflacji. Daleko idący wniosek. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020. 1,5 inflacji. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019-2038. Proszę. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Bo teraz jest. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej polega po prostu na dostosowaniu jej do zmian w planie budżetu i jest zmieniana każdorazowo przy jakichkolwiek zmianach budżetu. W załączniku pierwszym mamy uaktualnione kwoty dochodów, wydatków w podziale na majątkowe i bieżące. Rozmawiamy to cały czas o planie, nie o wykonaniu. Natomiast w załączniku numer 2, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, jest dodany punkt energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Kurów, czyli nowe przedsięwzięcie, które musiało zostać dodane, żeby złożyć wniosek po prostu do RPO. O dofinansowanie wymiany oświetlenia, to może szanowni państwo sołtysi pracowali radni, również mogli brać udział w sprawach związanych z oświetleniem. I tutaj musimy powiedzieć, że plan optymistyczny w całości nie został zrealizowany ze względu na to, że konkurs jest ogłoszony, termin składania wniosków upływa 25 listopada i wszystko, co mogliśmy uzyskać pozwolenia od zarządców drogi, z warunki, uzyskaliśmy warunki od zakładu energetycznego i mogliśmy projekty wykonać, zostało zrealizowane i będzie trafiało do i trafi do tego wniosku. Na pewno obejęte będą wymiany oświetlenia na LED-owe, co spowoduje oszczędności w opłatach za prąd. I ten etap optymistyczny, czy może ta wersja optymistyczna, która została wypracowana wspólnie z radnymi, z sołtysami, będzie dalej realizowana, czyli będziemy dokumenty na budowę nowych oświetleń realizować. Mamy takie informacje kuluarowe, że w nowym rozdaniu programowym RPO duży będzie nacisk na wymianę i budowę energooszczędnego oświetlenia, więc w drugim etapie pozostałe odcinki, które nie zostały zaprojektowane ze względów proceduralnych, zostaną ujęte. To dotyczy wymiany oświetlenia istniejącego plus kilka odcinków oświetleniowych, na które udało się uzyskać wszelkie wymagania, wszystkie uzgodnienia i pozwolenia, ze względu na to, że musimy mieć na dzień składania wniosku te dokumenty przyjęte. Nie wszystkie rzeczy udało się
zrealizować. Ja Państwu mówiłem, że wersja optymistyczna zakładała, że uda się wszystko zrobić, ale pozyskanie map do celów projektowych, uzyskanie warunków zakładu energetycznego od zarządców drogi, projektowanie plus uzgadnianie na ZUDzie i uzyskanie pozwolenia na budowę, nie udało się tego wszystkiego zrobić. W projekcie na przyszły rok budżetowy będziecie Państwo widzieli zapis, że na dokumentację projektową są zabezpieczone środki finansowe i żeby na część jest na ten rok przeznaczony to, co udało się nam wykonać, a część pieniędzy będzie na pozostały etap wymiany oświetlenia. I tutaj mamy też takie informacje, bo to też informacja dla Państwa radnych. Mamy takie informacje od specjalistów, że teraz będzie okres taki, żeby robić dokumentację i one muszą być chwilę odkładane na półkę, żeby móc w momencie, kiedy wystartuje nowy program operacyjny, żeby można było je realizować. Więc jeżeli chodzi o oświetlenie, nie odpuszczamy, jest to rząd prawie 3 milionów złotych, z czego dofinansowanie do środków kwalifikowanych w tym konkursie to 85%. Oszczędności szacowane są w energię na około 50%, więc nawet jakby udało się to zrobić, to będziemy mieli oszczędności, które będą powodowały to, że możemy inwestować w budowę kolejnego oświetlenia, czy nawet realizować kolejne wnioski do RPO w latach kolejnych, jeżeli będą takie, znaczy konkursy według nas będą ogłaszane na to, teraz będzie stawiany duży nacisk na odnawialne źródła energii i energooszczędne oświetlenie. Ale żeby złożyć 25 wniosek, musimy mieć dokumentację w wieloletniej prognozie finansowej i w uchwale budżetowej, tak? I w uchwale budżetowej. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o prognozę finansową, mam takie pytanie, bo przy okazji tego, że roznosimy te wszystkie oświadczenia co do ścieków, tak? To mam takie pytanie, czy będziemy się starali w perspektywie czasu na załapać się na jakiś program, czy w ogóle są takie programy, jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków? Może tak, przydomowe, na dzień dzisiejszy duży nacisk jest na czyste powietrze. Jeżeli będą programy na przydomowe oczyszczalnie, to nie wykluczamy, żeby do takich programów przystępować. Tylko muszą się te programy po prostu pojawiać, tak jest. Na dzień dzisiejszy gminy nie stać, żeby z własnego budżetu, z własnych środków dofinansowywać przydomowe oczyszczalnie. Zadaniem własnym gminy również jest odbiór tych nieczystości i Zakład Usług Komunalnych jest na etapie prowadzenia rozmów i próby zakupu nowej beczki jasenizacyjnej. Na samochodzie. Dziękuję. Bo w kwestii Grzegorza, bo to się rozbija wszędzie, nie? Klementowice nieujęte, u nas część jest nieujęta w brzozowej gaci w kanalizacji, no to było tak w planach kiedyś zrobione, nie? I Górna Warszawska, pewna część brzozowej gaci i bardzo dużo ludzie się pytali, dlaczego to myśmy tu nie zostali ujęci, ale to wynika jeszcze z różnych spraw, bo drogi, jak była droga międzynarodowa, ta nasza, dawniej nie wyrażała zgody na, bo nie było pasa przejścia na położenie kanalizacji, a oni nie wyrażają zgody, żeby przy drodze, w ich pasie szły takie różne rzeczy, co wynikało też z tych, ale u nas też jest część ludzi nieobjętych kanalizacją, nie? Może tak, Szanowni Państwo, kanalizację będziemy spłacać jeszcze kilka lat. Razem z Zukiem prowadzimy rozmowy, żeby jak najwięcej z środków finansowych płacił Zuk, ale skutkować to może podwyżkami cen za kanalizację, więc tutaj będziemy dalej prowadzić rozmowy, jak to z tego się obronić. Tutaj też trzeba jakby świadomie powiedzieć, że kanalizacja jest zwolniona z podatku od budowli, więc to też nie wchodzi w koszty mieszkańcom za metr sześcienny. Jeżeli chodzi
o budowę nowej kanalizacji, szanowni państwo, my mamy, też próbuję w tym raporcie państwu przygotować, mamy nowe ulice, które powstały z podziału działów, mamy nowe tereny, tereny do zabudowy jednorodzinnej i są miejsca, gdzie nie ma kanalizacji, gdzie nie ma wodociągu i ludzie chcą się budować i występują warunki. Jak dostają warunki, no to dostają warunek, że zostaną podłączeni pod kanalizację w jakimś czasie. I teraz sytuacja na przykład ulicy Bratkowej czy Spokojnej to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych na wykonanie wodociągu i wykonanie kanalizacji. A gdzie mówić jeszcze o budowie drogi od podstaw? Mamy ulicę Kwiatową, ulicę Słoneczną, na Płonkach mamy tereny, gdzie mieszkańcy składają petycje o budowę wodociągu, bo chcą się budować. Projekt budżetu spięliśmy, ale na takie rzeczy środków na razie nie zabezpieczyliśmy, a mieszkańcy będą chcieli się rozwijać. Teraz jeszcze nie miałem okazji, ale już muszę siąść do studium, bo my też musimy przeanalizować razem z Zakładem Usług Komunalnych, czy na niektóre działki wyrazimy zgodę, czy nie, bo to się może w przyszłości wiązać z kosztami na wykonanie przyłączy uzbrojenia tych działek, jak nie mamy uzbrojonych jeszcze terenów, które już czekają kilkanaście lat na to, żeby zostały uzbrojone. A co mówić o powstających nowych terenach? Więc naprawdę to jest ciężki temat. Wystarczy, że odcinek wodociągu na Płonkach wyszacowany na 50 tysięcy złotych do kilku działek, żeby zabezpieczyć wodę. Więc naprawdę pytanie o oczyszczalnię jak najbardziej, ale jest jeszcze aglomeracja, gdzieś gdzie powstają tereny i trzeba te sieci zabezpieczyć, bo nie mogą powstać inne przydomowe oczyszczalnie czy szamba. Nie? Więc naprawdę tutaj jest trudność, będzie trudność i będzie pytanie jeszcze, co jeżeli na wodociągu jesteśmy, co nam projektant przedstawi po analizie istniejącej infrastruktury z wodociągami, z wieżociśnień, z ujęciem wody, z ujęciem w Choszczowie, z azbestowymi rurami, z wodociągami, z ujęciem w Klementowicach. No naprawdę, szanowni państwo, jest takich rzeczy, że do zrobienia, będzie nas bolała głowa, żebyśmy to wspólnie zrobili. Więc naprawdę o 1,5 inflacji to jest przy tym wszystkim mały problem, pikuś. Będziemy siedzieć, naprawdę będziemy rozważać bardzo istotne rzeczy na dzień dzisiejszy dla mieszkańców. To tylko woli wyjaśnienia. Znaczy ja co do tych przydomowych oczyszczalni, bo u nas też nie ma tutaj w Kłodzie, w Zastawie, ta północna strona też o kanalizacji nie ma żadnych. Tak. Ale mi to co się nie podoba, że w momencie, gdy to wchodzi z projektów unijnych, to te stawki za wykonanie są porównywalne z tymi, które w tej chwili można zrobić po prostu zakupując te instalacje, montując je. A po wejściu dotacji i realizacji tego przez gminę się okazuje, że jeszcze więcej płacimy niż byśmy realnie na dzień dzisiejszy zapłacili firmie zewnętrznej, która by przyszła, zamontowała. A możemy jeszcze korzystać chyba, na przykład przy fotowoltaice jest możliwość skorzystania z tego 5 tysięcy na czyste powietrze i podatki dochodowe, kwestie ulgi i tak dalej, wychodzi taniej niż z projektu wspólnego. Znaczy już w projekcie ludzie się pozapisywali, nie rób kryptoreklamy dla innych dotacji, bo to wszystko ważne. Ale ja po gminie wyciągnąłem z tego, co kojarzę, tam przydomowe oczyszczanie przeciętnego obywatela kosztowały w granicach 3-4 tysięcy złotych, a koszt całej inwestycji jest 15. Dobrze, ale była. Mówię o biologicznych oczyszczalniach, bo drenażowych Unia Europejska już na oczyszczalnie drenażowe nie daje w ogóle. Ale mamy co roku wzrost cen za te usługi, za wykonanie tego. I tak jak było przy... A to ze wszystkim. No tak samo jak będziemy budować hale, to też tak. 7% rok do roku rośnie tak. W ciężkim budownictwie. To nie będą miliony, które my sobie tam po prostu wyolbrzymiliśmy budżet, tylko realne stawki, które będzie trzeba zapłacić za daną inwestycję i nic poza tym. Także gdyby były takie dotacje, to jak mówię, tam znaczy może tak, my na pewno, jak to się będzie pojawiało, będziemy chcieli dla państwa korzystać. Był azbest, cały czas jest korzystany, tak? Byłyby dotacje na dofinansowanie oczyszczalni, to czego dla mieszkańców tych dotacji nie przepuścić przez budżet gminy, tylko muszą się one pojawić.
Znaczy fotowoltaika też jest korzystna, tylko każdy ma inne możliwości. My mamy możliwości, te osoby, które złożyły, mają możliwość przez gminę i składają przez gminę. W zależności co kto... Panie wójcie, ja coś źle zrozumiałem, bo pan wójt, motywując podwyżki tutaj podatków, powiedział, że chce, że tym trzeba uzbroić w wodę, tym trzeba uzbroić w kanalizację, że warunki o wydaniu pozwolenia na budowę zobligują, tak jakby obligowały gminę do tego, żeby uzbrajać czyjeś prywatne działki. Przepraszam, chwilę. Przecież każdy może sobie wybudować studnię, może sobie wybudować przydomową oczyszczalnię lub szambo, prawda, w projekcie zawrzeć. Także wydaje mi się, że gmina nie ma obowiązku uzbrajać komuś działek. Jest to w dobrej decyzji. Znaczy ja nie mówię uzbrajać. Wtedy tylko, kiedy gmina ma jakieś nadwyżki, jakieś pieniądze i przeznacza jakieś działki na budowę, podbudowę, no to wypadałoby gminie poprowadzić nitkę kanalizacji i nitkę wody. Ale gmina nie ma środków, to wydaje mi się, że każdy właściciel w prywatnej posesji działki budowlanej, w momencie, kiedy dostaje pozwolenie na budowę, no to jest, musi sam sobie zabezpieczyć te media. On nie dostanie pozwolenia na budowę, jeżeli nie zaprojektuje sobie, czy studni tak jest, no tak. Czy szamba, tylko w tak. aglomeracji pytanie jest, czy przepis pozwala budować szambu na przykład, jak jest kanalizacja. No jak jest kanalizacja, ale Nadal mówię, czy nie ma. Na ulicy spokojnie. No, ale nie wszędzie jest możliwe prowadzenie tego, ale mimo że to istnieje, to nie ma możliwości prowadzenia. Ale gmina nie ma obowiązku dociągnąć do działki kanalizacji. No. Teoretycznie i chodnika też nie ma przepisu, że musi robić, ale mieszkańcy tego oczekują, że trzeba zadanie własne gminy jest zabezpieczenie mieszkańców wody i to jest zadanie własnej gminy i pod tym będzie popierać. Inni mieszkańcy mieli zrobione, oni też oczekują, że będą mieli doprowadzoną wodę kiedyś, w jakim czasie. Ja jak budowałem mieszkanie, to się sam zabezpieczałem wodę i wszystko. Nie, musi nie zmienić. Ale to jest inny temat, to jest wieloletnia prognoza finansowa, bo może macie Państwo pytania do WP. Do WP. Nie ma. Nie mamy, zamykamy dyskusję. Pytań więcej nie widzę. Proszę bardzo, pan radny jeszcze. Proszę Państwa, fajnie, bo mówimy o wieloletniej prognozie finansowej. To chciałem przypomnieć. Natomiast chciałem pytać panią skarbnik, czy tu jest ujęta ta pożyczka, która jest... W ogóle jak to jest z tą pożyczką, jest to 4 miliony, gdyby pani skarbnik 4600, bo tak się widzę. Pożyczka 4600. Kredyt chodzi panu, tak? Kredyt, no, przepraszam. Inne przymiany. No mamy w zmianach budżetowych. Jest. Przychody budżetu na stronie 5. No, to weźmy, że już widzieli od razu. Projekt zmian w budżecie. I to jest ta książeczka najgłupsza teoretycznie. Ale ja mówię o WPF-ie teraz. A no dobra. No dobrze, no ale to nawet można by było zacząć od tego, gdzie... Budżetu na stronie 4 są przychody. Dobra, weźmy te duże książeczki, te takie płatki. I to było, pani mówi, na końcu, tak? Na stronie 5. Kredyt długoterminowy w kolumnie 4. Jest. A spłata tego kredytu... No tutaj jest. To ja zaznaczyłem. Tak, tutaj. No. 19 rok. Tak. 4605 i coś. Tak. No. Spłata tego kredytu jest na stronie 7. W pozycji 5.1, no 5 tak. czy 5.1, tak? Do 2024 roku. Tak, jeśli byśmy... Tak. A nie spowoduje... A czy to w ogóle kiedyś było omawiane? Jeszcze pierwszy raz się o tym... Znaczy to było na pewno omawiane, jak była mowa o uchwalaniu budżetu na 2019 rok. Jak był plan uchwalany w... Tak?
Panie wójcie, plan budżetu na 19 rok. No jak był na 19 rok plan budżetu, to był przewidywany kredyt o ten 4600. Oczywiście. Tak. Przedstawiał to Państwu skarbnik jeszcze Krzysztof Sobina. To było 4600. Może tak, inwestycje, może tak. Krzysztof odszedł do innej pracy, prawda? Troszeczkę zmieniły się, ja bym powiedział inaczej, zmieniło się troszeczkę w finansowaniu w tych projektach europejskich. I kiedyś to było na takiej zasadzie, że szybko spływał wniosek i szybko pieniądze były rozliczone. I można było sobie podreperować na razie płynność finansową bieżącym rachunkiem w debecie. I też tak sobie skarbnik tymi finansami żonglował. Teraz na rozliczenia czeka się troszeczkę dłużej, bo te pieniądze dłużej spływają, już nie będziemy mówić o przyczynach tego, dlaczego spływają, a nie inaczej. Co do zasady, jeżeli wiemy, że nas nie stać na finansowanie z gotówki inwestycji, to powinniśmy brać przed inwestycją kredyt. A tutaj jest sytuacja odwrotna, nie ma jeszcze dofinansowań pospływanych i będziemy musieli posilić się kredytem, żeby wyjść na koniec roku z rachunku bieżącego. Ale w projekcie budżetu od razu przedstawionym jeszcze i przedłożonym do Rio przez poprzedniego wójta i skarbnika 4 600 000 było zaciągnięcie kredytów długoterminowych planowane. To i tak my schodzimy. I to było uchwalane w grudniu, 28 grudnia tamtego roku. Tak, tak, ja tu nawet mam, bo właśnie zacząłem na porównanie z tym, że to było wtedy jakby rozbite, bo najpierw były dwa jakby kredyty, 3440 i teraz jedyne jakby takie logiczne wyjaśnienie tego, to jest to opóźnienie w spłacie za termomodernizację, prawdopodobnie przesunięcie o rok jakby się rozliczenie termomodernizacji. Te pieniądze zostaną zwrócone w przyszłym roku. Tak, one się opóźniło o rok, dlatego nie musieliśmy brać teoretycznie kredytu pod koniec grudnia tamtego roku, tylko teraz, nie wiem, ja to tak tylko w ten sposób rozumiem. Bo ten kredyt największy, bo tu mamy prognozę finansową za 2018 rok, z grudnia, którą była propozycja i tam był ten kredyt, już wtedy największa transza jakby, znaczy transza, no suma, bo było 3400, to ja patrzę na dokumenty z gminy. 3400 za 2018 rok, wtedy nie było tego kredytu i było 1,5 miliona za ten rok, co daje około tam 4 miliony nawet więcej, 900, prawda? W związku z tym, no prawdopodobnie, no bo w ubiegłym, w 18 roku nie było kredytu. No Państwo akurat cały rok nie byliście, prawda? Ale nie było, tak, ale gro finansowania przeszło na 2019 rok. Rozliczenie inwestycji jakby na opóźnienie. I tak musieliście Państwo podjąć, przyjąć ten projekt budżetu w 2018, nie? Bo to siło rzeczy, te inwestycje już były robione, to już nie można było się z tego wycofać. Nie, nie, ja nie jestem może przeciwny, tylko ja po prostu, no przecież wiadomo, że to trzeba rozliczyć. Natomiast jest taka kwestia tego typu, że no tu jest to rozłożone do 2030 roku, bo tam około między 1 a 1 700 000. Do 2024. No czwarty, to już jest trochę mniej, 900. No w każdym razie no jest to jakby no rzecz, którą no musieliście prawdopodobnie realnie już Państwo w tym 2020 roku zaplanować spłatę tego ponad 1 000 000 będzie w przyszłym roku. A czy to są, tak z ciekawości zapytam, czy to będą jakieś negocjacje z bankami? Przetarg był ogłoszony. Już było? To pani skarbnik może. A, no dobrze, ale to co? Już jest jakieś rozstrzygnięcie? Jeszcze rozstrzygnięcia nie ma. Wpłynęło 3 oferty. Jak wpłynęły, to dobrze. Znaczy, że nie jest z nami jeszcze tak źle. Tak chcą nam pożyczyć, tak? Ale szanowni Państwo, każdy kredyt trzeba spłacić, dlatego ja podkreślam. Nie ma nic za darmo. Tak jest. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania.
na całe budowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019-2038. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019-2038 został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu. Tak, to przedstawiliście? Tak. Proszę panią skarbnik, się zdarza. A więc określa się łączna kwota dochodów budżetu gminy w wysokości 42 994 451,94 zł. Wydatki natomiast stanowią kwotę 46 300 160 169 groszy. I tutaj na zmiany budżetu macie Państwo na stronie 11. I tak, zwiększenia dochodów proponujemy w kwocie 206 578 tysięcy i 2 grosze. Wynikają one z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym. Tak. I decyzji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Jak również wprowadziłam do budżetu darowiznę celową, ponieważ podpisaliśmy umowę, znaczy szkoły, gmina w imieniu szkół podpisała umowę na prowadzenie zajęć ze sztucznej inteligencji dla uczniów. Na kwotę wydatków składa się kwota zwiększeń 505 048 zł 2 grosze, zmniejszenia 298 470 zł. Teraz tak, Państwo tam mają troszkę inne kwoty, gdyż w międzyczasie jeszcze wpłynął wniosek z pana Wręgi, ponieważ organizuje wyścig kolarski i tutaj Mistrzostwa Polski. Po prostu jeszcze jest 5 tysięcy większa kwota w wydatkach, zwiększeń i zmniejszeń. Po prostu daliśmy na koszty, pomoc w organizowaniu wyścigu, jakieś koszty dołożyliśmy do budżetu to szkolnego. Kwota 5 tysięcy złotych, a tam jest rząd kilkudziesięciu tysięcy całej imprezy. 10 tysięcy, więc Mała cegiełka. Tak. Jakieś pytania? Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy może mogę coś Państwu wyjaśnić? Co do zasady, wydatki to są takie kosmetyka w zespołach placówek oświatowych, zespole szkolno-przedszkolnym. Również mamy dotację dla GOK-u podmiotowa, to jest dotacja ze względu na to, że GOK organizował w tym roku dożynki powiatowe i różnego rodzaju inne imprezy i budżet musi mu się spiąć, bo obracał środkami finansowymi przeznaczonymi zgodnie z planem wcześniejszym. Wydatki wzrosły, więc musimy GOK dofinansować. Dotować. Biblioteka dotacja również musiała pójść, bo mieliśmy sytuację awarii z instalacją wodną. Był problem z ucieczką wody. 100 metrów sześciennych wody uciekało kwartalnie, więc wiadomo, że nikt w bibliotece tego nie jest w stanie zużyć. Musieliśmy o tę awarię znaleźć i ją nareperować. Jeżeli chodzi o Urząd Gminy, no to są wynikające sprawy z niedoszacowania i musimy zwiększyć na zadania własne, umowy cywilnoprawne, materiały i usługi, to są związane z działalnością urzędu.
promocja gminy to jest właśnie to 5 tysięcy dotyczące promocji podczas tego wyścigu mistrzostw. Nie. To jest dotyczy gazety. A to dotyczy gazety, przepraszam, czyli o nas tutaj zwiększenia. Później umowa zlecenie to ta szkoła, tak? Tak. 19, bo budowa chodnika przy drodze gminy w Klementowicach, tutaj dokładamy 19 tysięcy do Funduszu Sołeckiego na budowę chodnika w Klementowicach, ze względu na to, że kosztorys i oferta przewyższyła wydatki w Funduszu Sołeckiego. Musieliśmy dołożyć 5 tysięcy do wykonania oświetlenia przy drodze powiatowej zestawie, bo tutaj wyszły sytuacje jakieś tam nieprzewidziane w związku z tą budową, która jest wykonana tych kilka latarni do mostu. Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Kurów to są środki związane z wykonaniem audytu, z wykonaniem map do celów projektowych, z wykonaniem dokumentacji projektowej, inwentaryzacji. To do tego projektu, który dzisiaj w wieloletniej prognozie finansowej Państwu ujęliśmy. Przebudowa drogi powiatowej, tu jest zdjęcie i tutaj dopiero nagrody na wyścig kolarski, dochodzi pozycja 46-47, którą to będzie, Państwo będą mieli może w materiałach uchwale. Bo tu jeszcze coś doszło, tak? Bo 40... Doszło właśnie te 5 tysięcy na nagrody na wyścig kolarski i zakup usług na wyścig kolarski. Które to będą? Właśnie Państwo nie mają tych punktów u siebie. Tak, ale... Będzie 46 i 47. Coś mi... A dlaczego? Bo tam nastąpiła pomyłka w numeracji. Jak zwrócą Państwo uwagę, ja to wszystko poprawiłam już, ale... Jest puste pole między 35 a 36. Więc wszystko jasne co do numeracji, co do danych dwóch punktów, tak? Czyli te punkty zostaną jakby podciągnięte, tak, że tak powiem, do góry, no bo tu jest, tak jest, żeby to logika była. Gdzie będzie 45. W 45 będzie przebudowa tej drogi powiatowej. Tak jest. W 46 to będzie, proszę posłuchać. To jest Zespół szkolno-przedszkolny Kurów, nagrody na wyścig kolarski 2000 zwiększenia. I 47 to już inny paragraf jest, też ZSZP. Zespół szkolno-przedszkolny Kurów, usługi też na wyścig kolarski, 3000. I tutaj na usługi to zabezpieczenie medyczne, wynajęcie karetki akurat. To opłacimy, żeby wspomóc Mistrzostwa Polski. To jest tak cegiełka, tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, do całego budżetu tego przedsięwzięcia. Tak jest. Jeżeli są pytania, chętnie odpowiem, jeśli coś jeszcze... Czy ktoś z Panów Radnych jeszcze ma pytania? Może to, proszę bardzo, zapytać, tak, żeby się było podane. Na samym początku jest zmniejszenie o 100 tysięcy, punkt czwarty w wydatkach. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół Rozwoju Biznesu Klementowica, 100 tysięcy. Ja powiem, a w razie go Pani skarbnik mi poprawi, nie ma już gimnazjum, nie ma dotacji do... To było w rozdziale gimnazjalnym dotacji dla Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, a ponieważ gimnazjum było do 31 sierpnia, czy tam oddziały gimnazjum, no i teraz już zostało tu po prostu zaplanowane troszkę za dużo pieniążków, tak? Rozumiem, natomiast no... Wszyscy wiedzieli w ubiegłym roku, że gimnazjum będzie do 31 sierpnia, więc troszkę było przeszacowane. No dobra. W każdym razie tutaj ja, jeśli chodzi o oczywiście o... Jeszcze drugą rzecz chciałem zapytać. Zwiększenia, prawda? Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, jest 152 tysiące. Jakby Pani Skarbnik mogła bliżej wyjaśnić, czy to wiąże się z jakimś uwolnieniem środków? Tak, to jest podwyżkami? Tak, to jest kwota właśnie, którą ministerstwo dało na 4 miesiące na w związku z podwyżkami od września. A jakie realne
koszty poniesiemy jako gmina na te podwyżki dla nauczycieli? Dwa razy więcej? Więcej. W skali całego roku? Nie, do końca roku. Nie, do końca roku budżetowego. Do końca roku oprócz tej subwencji dołożyliśmy do budżetu jakieś 340 tysięcy więcej już do oświaty, także oprócz tych 150. Mhm. Ale mi chodzi tylko o wynagrodzenie, bo to de facto ta subwencja to w moim rozumieniu to ona teoretycznie powinna wystarczyć na wynagrodzenie, teoretycznie. Bardzo myślę, że to jest... Jak liczyliśmy dzisiaj jeszcze przed sesją z panią skarbnikową, to oszacowaliśmy, że to zabezpieczyło nam cyrka, bo nie możemy z cyrku jeszcze półtora miesiąca, prawda? I nie możemy stwierdzić co do planu, bo w tamtym roku szkolnym była duża, większa ilość etatów. Ale tak w przybliżeniu i realnie, to obliczyliśmy, że około 30% państwo nam zabezpieczyło tą kwotą. Do 30%. A realnie może wyjść bardzo jeszcze niżej, jak zamkniemy rok, to pewnie powiemy co do złotych. Czyli można prognozować, że przyszły rok będzie na takim samym, czy te subwencje się zwiększą w przyszłym roku? Prognoza jest delikatnie wyższa, ale prognoza, a potem urealnienie tej subwencji i tak wychodzi na naszą niekorzyść. Trudny temat. Prognoza jest najlepsze w wypadku może być 50 na 50. Tak, ale jak przejdziemy do zapisów kodeksowych o minimalnej płacy, to... No właśnie, bo tu jeszcze jest trzy kwestie. To też nie chcieliśmy z panią Wolą, bo tak? Też byłem ciekaw, jak pani skarbnik to policzyła na następny. To tylko ze względu na podniesienie płacy minimalnej o oświacie, bo to dotyczy pracowników niepedagogicznych. To kwota na drugi rok. Ze względu na podniesienie tej płacy minimalnej do około 300 tysięcy złotych. I te pieniądze trzeba znaleźć. Ale jeśli można, bo to, proszę, bo to nie dotyczy nauczycieli. Tak, właśnie mówię, pracowników niepedagogicznych. No właśnie. Dobrze. Ale pomimo to jest 300 tysięcy złotych. Dużo. Trzeba zabezpieczyć. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania w kwestii budżetu, zmian budżetowych? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, dziękuję. Kto się wstrzymał? Widzę, dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 11. A 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone na stanowisko różnych tygodniowego obowiązkowego wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek. Proszę pani sekretarz o przedstawienie. Uchwały oświatowe, które państwo dzisiaj otrzymali, to są projekty uchwał, które zostały już uzgodnione ze związkami zawodowymi. Pozytywnie uzgodnione ze związkami zawodowymi. Te podkreślenia, które są w tych uchwałach, to są wynegocjowane części, które wypracowane, tak, wypracowane, wynegocjowane przez związki zawodowe. Tak, pierwsza uchwała, ta zmieniająca uchwałę z 2017 roku, jest to uchwała dostosowująca do obecnych realiów, czyli tu wyrzuciliśmy dyrektora szkoły podstawowej, bo jak wiemy, mamy dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. Wprowadziliśmy w paragrafie drugim ustęp 1 kierownika świetlicy na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego. Dodane zostało 16 godzin tygodniowego zajęć. Natomiast skreślenie w paragrafie trzecim, w ustępie trzecim paragrafu pierwszego
wynika z dostosowania do karty nauczyciela, gdzie to zostało już uregulowane i nie ma konieczności regulacji tego w uchwale. Także tygodniowy wymiar godzin zajęć dyrektora pozostaje bez zmian, 3 wicedyrektora bez zmian, tak dyrektorze, wicedyrektora bez zmian, 7 godzin i kierownik świetlicy 16 godzin. Dziękuję bardzo. To takie zmiany w tej uchwale. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Bo szukam tego projektu, który mieliśmy. To ten projekt nie uległ zmianie. Ten został uzgodniony bez uwag. Tak. Bez uwag. Ja nie mam teraz, bo to było poprzednim tym, te materiały zostawiamy. Były tak rozdane, a teraz jest ta... A pan ją dostał z podpisami, czy nie? Tak, wiem. Ja szukałem, a skoro pan działa z sobą, bo tam takie były sformułowania, które... Ale czy do tej uchwały pan ma te sformułowania, czy do tej drugiej, bo to jest różnica? No obok tam jest, bo ta pierwsza to dotyczy tego listopada. Chodziło o takie słowne rzeczy. Mianowicie, na przykład jest... Bo w tej chwili rozpatrujemy punkt 11, prawda? To są takie przeplatające się tematy. Zmieniające się w sprawie tygodniowego, obowiązkowego dnia godzin pracy. Tygodniowego, obowiązkowego wymiaru. A tu mamy... To jest ta uchwała. To nad to pracujemy. Bo tu jest tak podwójna strona, to jest tam pojedyncze. Bo tu jest druga uchwała. To jest spięte. Okej. To jest to. Czyli ta uchwała jest tylko jednostronicowa. Tak jest. Tak jest. No to są zmiany. I nad nią procedujemy teraz. I w porównaniu do tego, co Państwu przedstawiliśmy, po uzgodnieniach ze związkami nic nie uległo zmianie. Okej. No dobrze, bo tutaj chciałbym zapytać, czy przepisy prawa określają, jakie mają być to pensum godzin kadry kierowniczej? Nie, to należy do... Uzgodnienia przez organ porządkowy. Ale no, na pewno musi jest być. Delegacja w karcie nauczyciela do określenia tych właśnie. My w porównaniu do tamtej uchwały dla dyrektora i wicedyrektora nic nie zmieniliśmy. Podejrzewam, że jakbyśmy podnieśli wymiar, to by związki nam nie zaakceptowały tego, bo to już było kiedyś przez te związki wypracowane. My dodaliśmy tylko i wyłącznie, i Państwo w pierwszej wersji jeszcze przed związkami zawodowymi dostali skreślenie tego paragrafu pierwszego, ustępu trzeciego w paragrafie pierwszym i dodaniu kierownik świetlicy, no i kosmetyka, jeżeli chodzi o nazwę dyrektor, nie szkoły podstawowej, tylko dyrektor i wicedyrektor, to była taka kosmetyka już techniczna, ale Państwo to dostali już w tym pierwszym materiale. I na to my ze związkami zawodowymi siedzieliśmy kilka godzin i każde zdanie po kolei czytaliśmy i porównywaliśmy z poprzednimi uchwałami, bo związki zawodowe chciały, żeby... Ale to ja rozumiem, że związki zawodowe chciały, żeby dyrektorzy mieli mniejsze pensum. Nie chodzi o mniejsze pensum. Chodzi o to, że jakbyśmy my zaproponowali coś gorszego dla nauczycieli dyrektora, to by nam nie uzgodnili tego. Nie, ale ja rozumiem, że... Związki zawodowe chyba rozróżniają ogólnie nauczycieli i dyrektorów. No i do tego nie mieli żadnych wątpliwości. Czyli ja rozumiem, że można było jakby rozdzielić, jakby no, nazwijmy
pensum dyrektorów i pozostałe rzeczy dotyczące pracowników, prawda? Nie, nie. Kadry kierownicze. Większość pensów nauczycieli określona jest w karcie nauczyciela. Tylko nieliczne pensa nie są określone, a nie są określone te, które są w tytule tej uchwały. I to należy do kompetencji gminy. Ja rozumiem, ale mi chodzi, panie dyrektorze, o pensum dyrektora przykładowo. To, co tu my mamy na pierwszej stronie, prawda? No. Gdzie no tu jest nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. I tu jest właśnie dyrektor 3 godziny, wicedyrektor 7 godzin, kierownik świetlicy 16 godzin. I 3 i 7 to było, jak ja sięgam pamięcią moją zawodową, to nie tylko wtedy, kiedy organ to określał, kiedy minister. Jeszcze w latach 80. tak było. Właśnie o to mi chodziło. Czy tak, to, tak, jest... To jest taka praktyka od dziesięcioleci. Jeżeli chodzi o ten, o tego rodzaju wielkości placówki, jakie my mamy na terenie. Ja rozumiem, bo to jest takie, no, chciałem to do, się tego dowiedzieć, a jednocześnie, no, wiecie Państwo, ja wcale nie ukrywam tego, że ja tu no, mogę spojrzeć na Pana Dyrektora, mimo, a już nie będę przytyków robił, znaczy porównałem nasze postury, nie? No, w każdym razie ja bym cały czas przeświadczony, że bardzo głęboko należy rozważyć stanowisko drugiego wicedyrektora w szkole, tym bardziej, że ja się nie doszukałem w żadnych przepisach. Przepis mówi jedynie, że w placówce, której jest, znaczy, dobrze mówię, w placówce, w której jest przynajmniej 12 oddziałów, powołuje się stanowisko wicedyrektora, czyli że no jakby nie ma dyskusji samorząd. Natomiast nie ma tej już innej jakby szczebeleczka wicedyrektora. W przedszkolach jest to mniejsza liczba. No być może, no ale u nas mamy, znaczy jakby nazwijmy wicedyrektora przedszkola, do spraw przedszkola w ramach zespołu. No i tu doszedł jakby, no nazwijmy to czwarte stanowisko kierownicze w zespole, mianowicie kierownik świetlicy, prawda? Gdzie no jest też jakby obniżone pensum do 16 godzin. Ja po prostu no powiem tak, były negocjacje, były długie negocjacje. Wiem, że rola jest bardzo trudna pana wójta w takich negocjacjach. Wiem, że jest reorganizacja. No, pozostaje przy swoim zdaniu, że w moim przekonaniu wystarczyłby jeden wicedyrektor. Natomiast co do kierownika świetlicy, to ten, nie wiem, bo tam jest to pensum świetlicowe, jest jakieś większe. 26. 26, prawda? No więc ja nie wiem, czy jest jakiś zakres obowiązków kierownika świetlicy, czy my gdzieś mamy, bo podejrzewam, że te obowiązki są czysto wyznaczeniowe. No, a ktoś zachorował, ktoś z tego, no, tam nie ma jakiejś zbiórki pieniędzy, jakichś takich, nazwijmy to, obciążających zajęć. I wydaje mi się, że dotychczas jakby pracą świetlicy kierował jeden z wicedyrektorów, kiedy było dwóch wicedyrektorów. No, mam takie uwagi, to są takie, nazwijmy, moje osobiste uwagi, ja nie będę wnikał, jest to sprawa organu prowadzącego, czyli de facto pana wójta. Mogę dwa zdania? Dziękuję. W tym temacie. Tak. Szanowni Państwo, to może tak, jeżeli chodzi o świetlicę i reorganizację świetlicy, powodem był
były fakty, że rodzice, dziadkowie prosili, żeby tą świetlicę zreorganizować ze względu na sytuację, jaka tam się odbywa. I tych informacji, próśb było mnóstwo. To było przed wyborami, później po wyborach, że panuje tam chaos, dzieci przychodzą pobudzone, nie mają dogodnych lekcji. I dlatego też podjąłem decyzję i kierowałem się tym, żeby tę świetlicę zreorganizować przy pomocy, no można powiedzieć, rękoma dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. I wypracowaliśmy nowe kierunki, jeżeli chodzi o świetlicę. Dzieci mają podragane lekcje na świetlicach, prowadzone są zajęcia. Dzieci mają zajęcia w ciszy, zajęcia, kiedy mają się wybawić, mają zajęcia do wybawienia. Są prowadzone konspekty, jeżeli chodzi o pracę w świetlicy. Już nawet panie, które w świetlicy pracują, zaczęły się przekonywać, że jednak to przynosi większe efekty nawet dla ich słuchu i zdrowia, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi. Nie było do tej pory żadnej uwagi krytycznej, jeżeli chodzi o świetlicę, wręcz informacje pozytywne. Dlatego chciałem, żeby ten kierownik dalej, żeby mógł prowadzić tę świetlicę, żeby dzieci, których jest 350 na 500, mogły ten czas spożytkować, a rodzice tych dzieci byli z tej pracy pracowników oświaty, nauczycieli zadowoleni. Więc dlatego takie stanowisko się pojawiło. No i w mojej ocenie organu prowadzącego jeszcze nie ma tego stanowiska, ale wiadomo, że już osoby są przewidywane do tego stanowiska i prowadzą swoją pracę. Jestem zadowolony, to mogę tyle powiedzieć. Dzisiaj nie ma szukania dzieci po szkole. Dzisiaj dzieci wiadomo, gdzie są, w której świetlicy. Dzisiaj Państwo oglądali przed po remoncie świetlicę. Ja byłem na świetlicy w związku z zebraniem w klasie mojego dziecka i byłem pod wrażeniem, jak wygląda świetlica i co w tej świetlicy się dzieje. Więc tutaj Państwo też mają dzieci, też dzieci dojeżdżają. Moje dziecko już na świetlicę nie chodzi, już na komisji wcześniej się powiedziałem, bo moja żona nie pracuje i dzieci tylko rodziców, którzy obojga pracują, są objęci opieką świetlicową. W sytuacjach jakichś krytycznych dyrektor również wyraża wolę współpracy z rodzicami i to też wiązało się z obniżeniem ilości godzin, czyli z oszczędnościami godzin na świetlicy. Tu może przytoczyć jakieś dane pan dyrektor, jeżeli trzeba. Proszę, panie dyrektorze. Dla uściślenia, tak jak pan wójt powiedział, jak powstał plan powołania zespołu szkolno-przedszkolnego, jedno z kryteriów czy zadań, jakie wójt postawił przed tym nowym zespołem, to jest ta reorganizacja świetlicy. I mówię wprost, tak jak wójt o tym już wspominał, kiedy zapytał mnie jako wieloletniego doświadczonego oświatowca, jak ta świetlica może być zorganizowana, no to ja powiedziałem, jakie warunki brzegowe muszą być stworzone, żeby można było tego dokonać. I tak w porównaniu. W tamtym roku świetlica liczyła w wymiarze tygodniowym 255 godzin, w tym oczywiście godziny dowożenia, w nowym kształcie też wchodzą w to godziny dowożenia. W tym roku ta sama świetlica, nawet z większą ilością dzieci, a jak ona pracuje, to mówił o tym wójt, ja o tym nie będę mówił, bo nie będę siebie oceniał, pracuje w wymiarze tygodniowym 166 godzin. 255, a 166. Ona spełnia te same zadania, tak jak wcześniej radny Jan Woźniak mówił, pracą tej świetlicy nadzorował jeden z wicedyrektorów. Tak ja postawiłem warunek, oczywiście dyskusyjny w tym, że tak zorganizujemy pod warunkiem, że będzie jedna odpowiednia osoba do zarządzania tą świetlicą, czyli kierownik świetlicy. Na to organ prowadzący przystał, likwidując, bo to był wymiar około 3,5 etatu tygodniowo świetlicy został, no nieładne słowo, zlikwidowany, ograniczony, bo ja powiedziałem tak, w tej strukturze ilościowej godzin i przy takim założeniu, że będzie kierownik, ja gwarantuję, że ta świetlica będzie spełni te warunki, które miała spełniać poprzednio, a trzeba tu pamiętać,
do radnych na poprzedniej komisji oświatowej, że na niecałe 500 dzieci, które mamy w szkole, 340 jest objęte w większym lub mniejszym zakresie, a nauczanie początkowe plus klasa czwarta to prawie 90% obłożenia, jeżeli tak można powiedzieć. Dzieci należą do świetlicy. 340 dzieci z tych warunków ustawowych, kiedy, tak jak sam wójt się tu pochwalił, musiałem wójtowi pismem odmówić uczestniczenia jego dziecka w pracach świetlicy, bo nie spełnia warunków ustawowych. I ta świetlica właśnie w ten sposób działa. Rozszerzyliśmy nie tylko ilość pomieszczeń świetlicowych, bo wprowadziłem prostą zasadę. Nie jedno duże pomieszczenie świetlicowe, gdzie było dwie, trzy grupy świetlicowe, dwóch, trzech nauczycieli naraz. I mówiąc tak obrazowo, jedna wielka kołomyja, tylko wprowadziłem zasadę, która jest prostą zasadą i zawsze powinna być taka słowa. Jedna grupa świetlicowa, jeden nauczyciel prowadzący w jednym pomieszczeniu. Wtedy są odpowiednie warunki do tego, że jeżeli chcemy prowadzić zajęcia ciche, czy zajęcia ruchowe, czy jakiekolwiek inne zainteresowań, mamy taką możliwość, bo możemy te dzieci, a grupa świetlicowa to jest maksimum 25 dzieci na grupie, w grupie, i wtedy można coś zrobić, a nie 50-60 dzieci w pomieszczeniu, w kilku pomieszczeniach, jak się nie mieściły, i rodzic, do tej pory jeszcze niektórzy rodzice nie wiedzą, gdzie jest ich dziecko, ale to tylko z powodu tego, że nie każdy umie czytać ze zrozumieniem ogłoszenia, bo na drzwiach jest, gdzie dziecko, w jakiej grupie, w jakiej, z kim, o której godzinie i w jakim pomieszczeniu, i wtedy rodzic wie, gdzie ma się udać po swoje dziecko. I w większości, w 90 paru procentach ta zasada już działa, i nauczyciele prowadzący tam zajęcia, i rodzice się do tego przekonują. Po prostu, no to jest stara, normalna zasada wszędzie. W jakimkolwiek porządku, dobrze zorganizowanym miastem, jest możliwość jakiejkolwiek pracy. I teraz ja też już mam swoje po dwóch, trzech miesiącach przyglądania się tej pracy. Mam swoje spostrzeżenia, które już nieraz mówiłem do swoich osób, które wspólnie ze mną kierują, że na drugi rok przydział świetlicowy będą miały te osoby, które spełniają podstawowe warunki pracy z dzieckiem na świetlicy. Mówiąc obrazowo, którzy umieją to robić. Nie dlatego, że komuś brakuje dwie, trzy, jedna godzina i dać, żeby tam miał, tylko pójdą ci, którzy rzeczywiście robią z dziećmi konkretne zajęcia. Rozwijające, zainteresowanie, odrabianie lekcji, wspomaganie, bo tam też idzie, mówiąc tak brzydko, wspomaganie PPP, czyli psychologiczno-pedagogiczna pomoc dla dzieci w różnych formach zajęć, jeżeli oczywiście na tych zajęciach jest nauczyciel, który taką formę zajęć może prowadzić. I wracając do początku, wójt mnie pytał, dokąd możesz zejść, żeby zaoszczędzić, a zrobić to tak, jak wymaga tego środowisko i przepisy. I ja powiedziałem 166. I osoba, która zarządza świetlicą, jest od września powołana jako kierownik świetlicy i pracuje w wymiarze 26 godzin tygodniowo, tak jak nauczyciel świetlicy, bo nie mam podstawy prawnej, żeby jej to obniżyć. Więc ona 26 godzin tygodniowo pracuje z dziećmi. A wszystkie inne czynności organizacyjne, zaopatrzeniowe, bo świetlica wymaga też zaopatrzenia w tak zwane doraźne pomoce, żeby można było zajęcia prowadzić, bo wiadomo, żeby zajęcia prowadzić, to nie wystarczy tylko uczeń, nauczyciel i pomieszczenie. To sobie wyobrażacie, że żeby dziecko czymkolwiek zająć, ono musi mieć na czym i czym pracować. Mówiąc wprost, robi to dlatego, że ją o to proszę. I te czynności kierownika świetlicy robi poza swoim etatem pracy. Więc publicznie chcę powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny dotychczas kierownikowi za tą cierpliwość, że
Ja jej płacę tylko jako nauczycielce. Nawet nie daję jej dodatku funkcyjnego, który dopiero teraz zaistnieje. Jak wy to uchwalicie, zatwierdzi to wojewoda i opublikuje. I od tego momentu dopiero, nie od września, będzie zniżka i będzie jakikolwiek dodatek funkcyjny dla tej osoby, która w 80% wzięła na siebie nowe zorganizowanie pracy świetlicy. Dziękuję. A ja mam takie pytanie. Czy ten zapis co do tej pracy rodzica i uczęszczania dziecko na świetlicę to jest taki, że my nie możemy w żaden sposób tego regulować? Czy to jest ustawowo, tak? Czyli już tłumaczę. Tak, są dwa warunki. Ustawowe, gdzie dziecku nie można, czy rodzicowi nie można odmówić udziału w zajęciach świetlicowych. To są, mówiąc tak, z urzędu, dzieci dojeżdżające muszą być objęte, więc w tym momencie, kiedy czekają lub przyjadą wcześniej, muszą być objęte zajęciem świetlicowym. I dla rodziców, nie dla rodzica, dla rodziców dziecka, które pracują. Więc dla rodziców, z tego się rozumie, że dwoje rodziców pracuje. Tylko. I to są dwa warunki. To rodzice oświadczają sami. Ja nie mam narzędzi jako dyrektor prawnych, tylko obyczajowe. Czy wiesz, czy nie wiesz, czy to jest prawda? Znamy się. Tak, żeby zweryfikować, czy rodzic mówi prawdę, czy rzeczywiście dwoje pracują. Bo ja wiem, że są takie przypadki, ale to są tylko przypadki na razie, gdzie deklaracja jest, że oboje pracują, a oboje nie pracują. Albo gdzie deklaracja, wiem, że rodzice pracują sezonowo i wtedy miesiąc, dwa, trzy mają prawo do świetlicy, a później nie. I wiadomo, że wtedy obtaniamy i inaczej organizujemy świetlicę. Ale ja nie mam formalnych podstaw do zweryfikowania tego, bo powinienem powiedzieć, proszę przynieść zaświadczenie od pracodawcy. Ja tego powiedzieć nie mogę. Cały czas, to jest skrajne takie moje zdanie, że nie mogę, ale teraz ja cały czas zapytuję też między innymi radców prawnych, którzy obsługują gminę i gdzie indziej szukam odpowiedzi, czy rzeczywiście prawem miejscowym, czy rada, czy ja swoim zarządzeniem w regulaminie, dajmy na to pracy świetlicy, nie mogę czegoś takiego wprowadzić, ale ja muszę też mieć tą pewność, bo wiecie, teraz świadomość ludzi jest tak wysoka, że pomyłka jakaś prawna, no może... Znaczy ja jestem, panie dyrektorze, za tym, żeby to dziecko brało udział w tych zajęciach. Oczywiście, że tak. Dla mnie to jest tylko... niezrozumiałe i prosiłem o tak. Tylko, że ja w ramach tych warunków, jakie określiłem organowi prowadzącemu, że zorganizuję to świetlicę, miałem tak dużo dzieci, że widziałem, że nie jestem w stanie. I zacząłem się, i zacząłem dociekać tych warunków ustawowych. Bo gdy ich nie będzie, no wiecie, ale z drugiej strony należy sobie zadać pytanie takie, no jak mamy 500 dzieci, a 340, nie wiem jakie to będzie stanowiło procent, Ola, 60, 70 stanu? 68. Tak, czy dojdziemy za chwilę, jak będziemy tacy liberalni, że świetlica to będzie drugą szkołą. Prawda? Bardzo by to było dobre, tylko żebyśmy mieli warunki finansowe, a zwłaszcza żebyśmy mieli warunki, bo świetlica jest połączona też ze stołówką. Ta osoba, która kieruje świetlicą, nadzoruje też codzienną pracę stołówki. Bo tam, wiadomo, no, taką optymalną wersją by było, gdyby każde dziecko, które chce, mogło korzystać ze stołówki, z tego, żeby korzystać i ze świetlicy, i ze stołówki. Bo ja nie muszę tego tłumaczyć, to najlepiej by wam wytłumaczył pan Jan ze względu na swoje wykształcenie i profesję, że dziecko dokarmione to intelektualnie jest dużo bardziej wydolne. Ja uważam za słuszne. Tak. Co widać w wielu rozwiązaniach różnych systemów innych państw, gdzie w 100% dzieci są dokarmiane. I wszystkie 500 wraca z funduszu państwowego, z funduszu państwowego. Nie płacą nic. Hala, stołówka to jest taka hala, jak dajmy na to stołówki na uczelniach, gdzie wiadomo, wszyscy idą, mają przerwę półtorej godziny. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania w tej sprawie? W tym punkcie? Proszę. Ja już na początku powiedziałem,
Akurat może dobrze, że tą uchwałę podejmujemy. Ja nie będę przeciwny. Ja tylko chcę raz powiedzieć, tak jak była walka ze strony pana wójta o każdy dobra gminy, szacun, bo tak powinno być. Bo uważam, że no przyjmuję to do wiadomości, że pan wójt w swoim, nazwijmy, jakimś wolnym wyborze doszedł do wniosku, że to jest rozwiązanie optymalne, bo jest taka rzecz, że jakby pan wójt nie przedstawia opcji, nazwijmy to, najbardziej oszczędnościowej czy coś w tym sensie. To jedna rzecz. Druga rzecz, to ja mówię twardo, bo tak jak jest powiedziane, że my mówimy o pensum nauczycieli, przecież wszyscy wiemy, jaki jest tygodniowy tydzień, ilość godzin nauczycieli. On jest tak jak każdego, 40 godzin, prawda? 40 godzin, bo to się wiąże z tym, że nauczyciel ma prace domowe, że nauczyciel musi się przygotować merytorycznie i tak dalej. To jest oczywiste. Dlatego no, takie różne rzeczy są jakby niezbędne w szkole. Natomiast no, tak pierwszy raz słyszę o tym i nie wiem, na czym polega nadzór tego przyszłego kierownika świetlicy nad stołówką, bo to chyba, nie wiem, to chodzi o jakąś koordynację, żeby dzieci mogły pójść na obiad, bo chyba nie ma formalnie, że ustala jazdłospis, że tam jakiś jest intendentem, coś w tym sensie. Także to jak tak mówię do takiej swojej refleksji. Ja tylko odpowiem na temat tego optymalnej wersji. Tak jest, to była wersja optymalna, jeżeli chodzi o tworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego. Szanowni Państwo, rzucaliśmy się w pewnym sensie na głęboką wodę z niektórymi rzeczami i ogrom pracy, jaki czeka przy regulaminach, przy zmianach i przy zmianie mentalności, bo to są już nauczyciele, pracownicy jednego zespołu, powodowało to, że wiedza, znaczy świadomość tego, że żeby było dwóch wicedyrektorów, była w pełni świadoma, może decyzja o tym, żeby tak to miało ręce. Jeżeli chodzi o optymalizację, gdzie indziej szukaliśmy optymalizacji wydatków, tak jak pan dyrektor przedstawił, na przykład na świetlicy, na etatach, które ratowaliśmy, na zwolnieniach, znaczy na odejściu emerytów, na emeryturę, taka restrukturyzacja miękka. Nie wiem, jak to wyjdzie w rozrachunku całościowym w przyszłym roku w związku z podwyżkami i zmianami w kodeksie pracy, ale mam nadzieję, że na pewno to będzie delikatniejsze, niż by to było przy normalnej strukturze organizacyjnej, którą ja zastałem. No, tak bym odpowiedział. Dziękuję. Dziękuję. I tu to już wiem, co mnie zmyliło, ponieważ jednak, proszę Państwa, jest znacząco różny ten pierwszy paragraf w regulaminie dodatku motywacyjnego, gdzie my mieliśmy przedstawione, to są rzeczy niematerialne, więc może nas nie interesują, gdzie jest no ten dodatek motywacyjny i uzasadnienie przyznawania tego dodatku motywacyjnego, czyli paragraf pierwszy jest no kompletnie inny w zasadzie niż paragraf. No przejdźmy do regulaminu. Zróbmy tam tą uchwałę i przejdziemy do regulaminu, jeżeli umowa. Rozumiem. No dobra. Będziemy się tłumaczyć. Dobrze. Także. Czy może do tej uchwały jeszcze, do tej pierwszej, do tej krótkiej, do tej zmieniającej? Nie. Tu do tej krótkiej. Tak, dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad załączeniem na niej uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie, dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, uczonowych, programów, doradczych, zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone na stanowisko różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiarów zniżek został pozytywnie zaopiniowany.
Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Otwieram dyskusję. Może panu sekretarz, przepraszam, nie wiem, przedstawienie projektu uchwały. Rzeczywiście jeszcze ten paragraf pierwszy uległ zmianie jeszcze przed konsultacjami, przed uzgodnieniami ze związkami zawodowymi. To zmieniliśmy z uwagi na to, że po analizie rozstrzygnięć nadzorczych wojewody doszliśmy do wniosku, że te zapisy poprzednie 2009 roku, które były w poprzednim regulaminie wynagradzania nauczycieli, uległy zmianie w ustawie. Zmienione są te sześć punktów, do których trzeba się ustosunkować i rozwinąć w przypadku przyznania dodatku motywacyjnego. I dlatego te sześć punktów tu się znalazło. To oczywiście zostało zaakceptowane przez związki zawodowe. Zgodzili się z naszym zdaniem, że to trzeba zmienić. Poza tym, co w tym regulaminie uległo zmianie? Na poprzedniej komisjach przymierzaliśmy się do wprowadzającej uchwały, zmieniającej uchwały wprowadzającej dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego. I tu padła propozycja, żeby zupełnie zmienić ten regulamin z 2009 roku, że się częściowo przepisy dezaktualizowały i dlatego już w formie takiego jednolitego dla przejrzystości aktu prawnego została zmieniona wersja tego regulaminu organizacyjnego. I właśnie po konsultacji ze związkami zawodowymi w tych punktach, w paragrafie pierwszym dodaliśmy w przypadku kadry słowa, trzy słowa w przypadku kadry kierowniczej, bo Państwo z związków zawodowych uznali, że ten punkt dotyczy wyjątkowo tylko kadry kierowniczej, tak jak są podkreślenia. Poprosili, aby dodać okres obowiązywania tych dodatków motywacyjnych. Tu punkt w paragrafie trzecim, punkt trzeci dodaliśmy. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 8 miesięcy. Uległa zmianie tabela dodatków funkcyjnych. Tak. Dziewice, wicedyrektor był w poprzedniej wersji zaproponowany od 600 zł, teraz jest od 600 do 1500 zł. I tu istotna zmiana w paragrafie 7. W poprzedniej wersji, w poprzednim projekcie była propozycja zróżnicowania za wychowawstwo klasy było w wysokości 11%. A za wychowawstwo oddziału przedszkolnego było w wysokości 7% i tu związki zawodowe wynegocjowały wyraźnie sprzeciw, złożyli, żeby to było ujednolicone jednakowo za wychowawstwo klasy oraz za oddział przedszkolny w wysokości 11%. Pozostałe funkcje doradcy metodycznego w wysokości 5% i opiekuna stażu 3% nie zmienia się. I jeszcze tylko jedna zmiana. Wykreślono punkty w ustęp 5 z paragrafu 12. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w paragrafie 12, przysługują za godziny faktycznie zrealizowane i też zostało na wniosek związków zawodowych wykreślone. Także tu takie zmiany są. Natomiast jeszcze do tej wersji, która była wcześniej wysłana w paragrafie 5, oddzielnie ustęp utworzono za godzinę doraźnego zastępstwa oraz za godzinę ponadwymiarową w oddzielnych ustępach. Także takie zmiany są. Negocjacje odbywały się 14 ze związkami zawodowymi w przyjaznej atmosferze. Na plus. Dziękuję, otwieram dyskusję. Znaczy,
mogę? Bo tu jest taka, nie wiem, pewnie to nie jest przeszkoda jakąś prawną. Chodzi mi o takie sformułowania. Tu jeśli, jest taka troszkę sprzeczność, znaczy sprzeczność, nieścisłość, przepraszam, bo mamy paragraf 5, gdzie jest powiedziane, że dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów dyrektor, a później mamy tabelę dodatków funkcyjnych, gdzie jest wymienione też stanowisko kierownika świetlicy. W związku z tym wiem, że no nie ma, chyba należałoby tu dołączyć jeszcze, zrobić przecinek, czyli dodatek funkcyjny dla dyrektorów, przepraszam, dla wicedyrektorów i kierownika świetlicy przyznaje dyrektor szkoły. Mogłoby być to w ogóle kwestionowane później przez jakiś nadzór finansowy, że bez podstawy prawnej pan dyrektor przyznał dodatek funkcyjny. I tam jest jeszcze jedno, chyba brakuje podobnie. O tutaj, w paragrafie 6. Dyrektorowi przecinek trzeba zrobić, wicedyrektorowi i kierownikowi świetlicy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli dodatków funkcyjnych. Bezsporne. Mhm. No, także to tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 13 porządku obrad. Sprawy bieżące. Ja takie szybkie pytanie do pani skarbnik. Te pierwsze podwyżki, co pani skarbnik tego podatku wyliczała, to były o jaką kwotę dochody budżetu gminy na rok 2020 się zwiększały? Podatku... Bo nie pytam o dzisiejszych pozmianek, bo jeszcze za szybko, tak? Tylko... Ale których podatku? Ogólnie, kwestie wzrostu podatku, które były zaplanowane przez gminę. Wszystkich podatków. Wszystkich tych podatków, to był wzrost dochodów budżetu gminy o mniej więcej jaką stawkę, jaką kwotę naszych dochodów. Bo tu pan dyrektor powiedział, że sama obsługa jest 300 tysięcy, więc... Czy na to starczy? Tak, zapytam tak po prostu. Myśmy się tak ucieszyli, że tutaj nikogo nie naruszamy. Ja też tak samo będę miał łatwiej przez miejscowość przejść, ale z drugiej strony tam już będzie znów dziubać, bo powie drogi, to ty mi nie zrobisz. Dlatego pytam. Tak? Po naszej propozycji byłoby to 264 tysiące. A po tych naszych propozycjach to około 200, może mniej, tak? No pewnie mniej. Pewnie mniej. I to już była to, co było wpłynęło do budżetu, oprócz subwencji związanych z tym, że ten podatek byłby zwiększony, tak? Czyli... Tak. Oprócz subwencji, oprócz jakichś zadań zleconych, dotacji. My jeszcze nie mamy wyliczeń, ile z PIT-u nam nie wpłynie, tak? Mamy wyliczenie. Mniej więcej na poziomie zeszłego, tego roku. Tak, woli przypomnienia, żebyśmy mieli świadomość przyszłego. Prognoza jest. Znaczy, jeśli można, to proszę bardzo. Będą na pewno te fluktuacje w przyszłym roku, nawet to w prognozie finansowej, w tych tabelach, co mamy, jest zakładane, że przez te pierwsze 4 lata nie będzie wpływu z tytułu podatków takich odgórnych w związku z zatrudnieniem, a wiemy, że w tej chwili ta płaca minimalna wzrasta i prawdopodobnie te wpływy będą większe, ale z kolei jest limit do 26 roku zwolnienia, więc jedno wyjdzie. Nie, tak, trochę to jest podwyższona minimalna, tak, to jest... Także to już są takie rzeczy. Natomiast też, no, ponieważ jesteśmy w sprawach bieżących, takie zdanie tylko powiem, żebyśmy mieli czas się przespać przez 2 dni do sesji.
bo tu wiele padało, teraz jest taka sprawa dotycząca najważniejszej rzeczy, praktycznie podatków gminy i w ogóle, jak nazwijmy, rozwoju, potrzeb pieniędzy i tak dalej. No więc można by zadać sobie takie pytanie nad jakby naszą koncepcją, nazwijmy wizją gminy, prawda? Bo niewiele się zmieni, jeżeli no, będziemy no, w takim stanie, jak jesteśmy w tej chwili. Tu paradoksalnie właśnie ten manewr, nazwijmy to gminy Końskowola, dotyczący podatku od środków transportu, no tam jest trochę inna sytuacja, bo tam wiecie Państwo, że tam ta ciągłość, to jest praktycznie co drugi, to ma firmy i oni gdzieś tam zaczęli uciekać pod Warszawę, tak dla PiS-u, przepraszam, tak no, dla, no mają prawo, no nie oszukuję. W każdym razie, nie wiem, to jest do przemyślenia, są to sprawy powolne, to nie jakieś, na przykład mówimy o moim jakimś takim myśleniem jest, że spontanicznie zaczyna się jakby niektórzy ludzie właśnie szukać działek budowlanych, pozostania w Kurowie, budowania, nawet w perspektywie pracy w jakichś dużych aglomeracjach, a tutaj ta wiemy, że Puławy no bardzo dobrą mają perspektywę. Lublin to tak, ale też no, jest to duży ośrodek, jakiś akademicki, to tamto. Czy na przykład nie można by pomyśleć, broń Boże, niedaleko, to co kiedyś, nie wiem czy nie mówiłem, o jakiejś sprawie na przykład tej drogi łączącej. Wiem, że czy nie nastawi się na to, co ktoś mówił, na przykład jedną stronę tej drogi łączącej jakby przewidzieć na jakieś tereny budowlane, gdzie obligo no, niektóre gminy tak ryzykowały. No, ja nie mówię, że już czy coś takiego, ale jakoś koncepcję przeznaczyć, nie wiem, tam 5000 zł dać jakiemuś ktoś, kto się zna na tym, na jakąś taką, czy może swoimi środkami w ramach pracowników, jakieś takie, nawet zrób porównanie, czy gdzieś to było robione, czy no tak w skrócie, no przykładowo gmina decyduje się na jakieś zaciągnięcie jakiejś obligacji. No i przykładowo proponuje mieszkańcom wykup terenów, no weźmy no przykładowo 3000 za A, gdzie w tej chwili to są tereny rolne, prawda? I gdyby one zostały zurbanizowane, podzielone na małe działki, ta wartość byłaby no przynajmniej 6 tysięcy, może więcej, prawda? Ja tak mówię tylko w perspektywie iluś lat, nie naszej kadencji, bo nie możemy się zamykać tylko na naszą kadencję, prawda? Jest to jedna z opcji. Drugą, kiedyś mówiłem o tym, jakieś właśnie te tereny po stronie północnej, gdzie to są w moim przekonaniu, tylko to już jest niebezpieczeństwo, no bo wiadomo, no urbanizacja wiąże się z uciążliwością, z jakimiś ewentualnie zanieczyszczeniami i tak dalej. Ale przynajmniej jakieś takie myśli, takie, no tak może ktoś mi źle zrozumie, ale zamknięcie się w przedszkolu, szkole, może jakimś domowi seniora, który kiedyś, no to po prostu nie jestem, broń Boże, jakiś, że mam jakieś zastrzeżenia czy coś, bo to nie w tym sensie, ale no to będzie tak jak jest, no byśmy brak się rozwoju ekonomicznego. Panie, ja Państwu już taką koncepcję w mikroskali z cmentarzem i działką parafialną przedstawiałem, jeżeli chodzi o taki rozwój. No, to jest takie minimum. Tak jest, no ale
żeby to wszystko, pracownicy nad tym pracują i też Państwu przedstawimy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o finanse. Ja tylko pozwoliłem sobie, Panie Wójcie, żebyśmy po prostu mieli czas na takie, no jakby... Tamto drogo też również na komisji rozmawiamy, nie? Z tematem, czy coś tu, może jakieś inne tereny są, no bo mówimy o tych, ludzie szukają terenów właśnie budowę, na osadnictwo, prawda? No my nie jesteśmy jakąś miejscowością uzdrowiskową czy coś, więc ja nie, dlatego mówię o ewentualnej jakiejś analizie, to nie, że ona na następną sesję, no na pół roku, no myślimy o jakichś zadaniach takich perspektyw, no w takiej spokojnej, planowanej rzeczy, ale no nie wiem, no mamy przykład, że tak powiem, z góry, ze strony rządu. Mnie się to osobiście bardzo podoba, jakieś takie właśnie perspektywy, tak jak ten centralny port lotniczy czy coś, prawda? Gdzie wydaje się, że to ma jakby ręce i nogi, mimo że to jest wkładane tam 2030 rok czy coś takiego. Może to są takie wizje, ale to czasami warto i takie wizje będzie. Także żeby nie przedłużać, to znaczy, takie... No to my zaczynamy na szybkości odpowiedź. My te wizje rozpoczęliśmy od tego, żeby tutaj chcieliśmy ludzi osadzać od tego, żeby ta oświata była dobra. Rozmawialiśmy, pracujemy nad tym, żeby służba zdrowia była ciut lepsza, tak to nazwijmy. Pracujemy nad tym, żeby zabezpieczyć, jak już ludzie pokupują te działki, je wodociągi, w inne media i później z perspektywą za kilka lat, nie tak, że za 60 lat dopiero będą mieli drogę, tylko wiedzieli, że to... Panie Wójcie, przepraszam, ja bym myślał o takiej wizji. To się nie my męczymy, to my po prostu interesujemy tym terenem jakiś deweloper. Bo co to, no będziemy pojedynczo komuś sprzedawać działki? Bez sensu. Po prostu... Ale my musimy te działki od kogoś ewentualnie wykupić. No ja mówię o takich rzeczach, że po prostu... Nie w tym sensie, że my tam będziemy... Takie po prostu, no nie wiem, zorientowanie się, czy to ma jakiś sens, czy gdzieś coś takiego było robione. Myślę, że było, bo nawet wiem, że może tam jakimś swoim sumptem, wiem, że w Końskowoli na przykład są gdzieś już takie rzeczowo wydzielone tereny. No, u nas mamy taki przykład tej ulicy Słoneczna, ale to była prywatna inicjatywa, no ktoś zrobił i tam... Dlatego my mamy inicjatywę, żeby z parafią się dogadać i dwie pieczenie na jednym roszcie zrobić. Ale słusznie, to raz, a dwa, że na marginesie tej drogi łączącej my nie uciekniemy od tej drogi. Ale ja prowadzę rozmowy cały czas z Państwo, którzy są właścicielami, wyprowadzają w tym momencie stan prawny z działki i zdeklarowali, i bardzo mi się podobało podejście zdroworozsądkowe pełnomocnika wszystkich współwłaścicieli, że oni są gotowi w pierwszej kolejności sprzedać działkę gminie, a nie prywatną osobę. No dobrze, więc bardzo ładnie się zachowali. Czekam teraz na wyprowadzenie stanu prawnego i czekam, kiedy przyjdą z dalszymi... Ja Panie Wójcie, jeszcze raz mówię, to nie są rzeczy, że ja będę się przyczepiał, już nie teraz. To jest tam ileś tam, natomiast no rzeczywiście to też jest jakby już Panu jakby, nie wiem, gratulowałem, czy tam chwaliłem Pana za czujność, że właśnie ktoś tam przymierza się do sprzedaży tamtej działki koło figury, żeby to robić. Natomiast byłoby to rozwiązanie tych problemów ulicy Głowackiego, bo naprawdę trudno będzie te problemy rozwiązać i tak, no niestety, no tak to jest. Także no, ja nie oczekuję od Pana Wójta i to nie jest absolutnie żaden zarzut, czy coś takiego, no bo tylko takie po prostu, no myśli mi się nasuwają. Dziękuję bardzo. Ostatnio zamykam posiedzenie członków Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Komunalnego i Społecznych. Dziękuję bardzo.